Witam Was serdecznie w poniedziałkowej audycji projektu Infinitus. Daliśmy sobie jeszcze tutaj te 10 minut dodatkowe, żeby osoby, które się ewentualnie spóźniają na audycję, żeby miały szansę być na rozpoczęciu. Ale już jesteśmy, ten poślizg naprawdę, Jolu, był celowy. Jak widzicie, obserwuję tutaj czat, więc w razie czego zapraszam do komentowania podczas audycji, podsuwania wątków i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj spotykamy się akurat we dwójkę, ponieważ Przemek musiał wyemigrować na jakiś czas, więc jest ze mną Monika. Dobry wieczór wszystkim. Przy mikrofonie jak zwykle Kuba. Dzisiejszym tematem będą alternatywne źródła energii. Kiedy nastąpi światowa rewolucja? To jest moje pytanie na dziś. Oczywiście światowa rewolucja w energetyce, która właśnie mogłaby zmienić tak naprawdę oblicze świata, a przynajmniej tak sobie czasami myślimy i mówimy. Czy to jest do końca prawda? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Myślę, że na ten temat właśnie dzisiaj z Moniką sobie porozmawiamy. Zachęcam Was tutaj do pisania na czacie Waszych refleksji związanych właśnie z tematem energetyki. Będziemy mówić zarówno oczywiście o energii elektrycznej, która jest dzisiaj nam potrzebna do wszystkiego praktycznie. Nasza cywilizacja jest cywilizacją elektryczną, można by wręcz powiedzieć. Coraz bardziej stajemy się zupełnie uzależnieni od elektryczności. Jeszcze 200 lat temu byśmy sobie poradzili bez prądu. Dzisiaj naprawdę robi się coraz ciężej, więc kwestia pozyskiwania energii elektrycznej jest bardzo istotna. Ludzkość zużywa jej całkiem sporo i zużywa jej coraz więcej. Będziemy też mówili o paliwach kopalnych, ponieważ są nam potrzebne. Ropa naftowa dzisiaj jest bardzo ważnym paliwem kopalnym, zarówno w przemyśle paliwowym do samochodów używana jest, prawda? Jak również tak naprawdę w różnych innych przemysłach farmaceutycznym, do wytwarzania plastiku, z którego jest praktycznie wszystko dookoła w tym momencie. Więc są to takie podstawowe źródła energii, których potrzebujemy, przynajmniej na razie potrzebujemy. Właśnie, czy możemy się w ogóle bez nich obyć? Może zacznijmy od tego. Monika, to jest takie pytanie do ciebie. Czy twoim zdaniem w ogóle nasza cywilizacja mogłaby się obyć bez, no powiedzmy, bez tej ropy naftowej i bez węgla? Na razie odstawiam na bok kwestie energii elektrycznej, bo tutaj mi się wydaje, że to jest już wyższa szkoła jazdy. Ale czy dzisiejsze paliwa kopalne, może wyobrażasz sobie sytuację, że zupełnie je odstawiamy? Jest to odległa wizja, czy raczej bliska? Wiesz co, to chyba tak naprawdę wszystko zależy od chęci. Bo jak się dobrze zastanowimy nad tym, ile energii pozyskujemy z paliw kopalnych i jaka jest ich wydajność, jeśli chodzi o ilość wysiłku, pracy, czasu i energii elektrycznej, która jest potrzebna do tego, żeby wydobyć paliwa kopalne, je przepalić i przerobić na prąd elektryczny. W porównaniu ze wszystkimi źródłami alternatywnymi, to wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia chęci jakiejś takiej rewolucji umysłowej wśród rządzących klas, żeby sobie zdały sprawę z tego, że to jest jak najbardziej możliwe. A kiedy w tej chwili się patrzy, dobrze się rozejrzymy po internecie i przyjrzymy się szczególnie takim małym, niewielkim stronom, które oferują różnego rodzaju ciekawe rozwiązania, ciekawe technologiczne pomysły na przykład na ładowanie telefonów, to jest czysty banał, taka drobna rzecz codziennego użytku, ale jest praktycznie w tej chwili nam niezbędna. Po jakieś tam większe różnego rodzaju projekty związane z energetyką, to okazuje się, że coraz częściej zwyczajni ludzie są w stanie znaleźć i wyprodukować energię zupełnie trzymając się z dala od paliw kopalnych jako takich. Wiadomo, że paliwa kopalne to nie jest tylko energia. Tak jak powiedziałeś, to jest przede wszystkim, na przykład w wypadku ropy naftowej, to jest farmacja, to są barwniki, to jest cała produkcja tworzyw sztucznych, produktów gumowych, silikonowych, różnych innych. Więc paliwa kopalne są również nam potrzebne do innych celów. Ale jeśli chodzi o takie czyste przerabianie, przepalanie praktycznie wszystkiego, co się wykopie z ziemi, na dym i na trochę energii, to jakby. Patrząc na sposób, stopień rozwoju naszej cywilizacji na dzień dzisiejszy,
To jest barbarzyństwo i to jest proces, który jest tak kompletnie niewydajny i tak kompletnie nieekologiczny i zupełnie jakby w tej chwili już w naszej rzeczywistości wycięty z zupełnie innej bajki, że to jest chyba tylko i wyłącznie kwestia rozpędu albo przyzwyczajenia, że wydaje nam się, że jakby nie ma innego wyjścia, natomiast przejście na jakiekolwiek inne metody pozyskiwania energii elektrycznej są kosztowne, drogie, zaawansowane technologicznie i tak dalej. Natomiast no, tutaj w tym momencie odpowiedzią na to, czy alternatywne źródła energii są w stanie najmniej to elektryczne zapotrzebowanie spełnić, to wydaje mi się, że jak najbardziej, tylko oczywiście nie w takiej chwili, nie w tej chwili, jak infrastruktura europejska, jeśli chodzi o alternatywne źródła pozyskiwania energii, to są tam elektrownie wiatrowe i troszeczkę elektrowni fal pływowych. Natomiast gdyby rzeczywiście każdy kraj się zdecydował na to, żeby zacząć jak najbardziej rozwijać tą właśnie całą tą industrialną stronę pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, mogło się okazać, że w bardzo krótkim czasie bylibyśmy w stanie się przełączyć zupełnie, na przykład ze spalania węgla kamiennego czy węgla brunatnego i robienia z niego energii. Także wydaje mi się, że jak najbardziej jest to możliwe, tylko potrzebna jest rewolucja i to zarówno w strefach rządzących, jak i wśród no przede wszystkim tych stref, które są tak naprawdę u władzy, jeśli chodzi o posiadanie wpływów wynikających właśnie z tego, że istnieją swego rodzaju kompanie ogólnonarodowe czy ogólnoeuropejskie, które nie dadzą sobie wyrwać w żaden sposób swoich zarobków, swoich pieniędzy, swoich akcji rynkowych, tylko i wyłącznie dlatego, że całe społeczeństwo stwierdzi, że już jest czas na alternatywne źródła energii i możemy to zrobić, więc uważam, że tutaj akurat będziemy jeszcze na pewno o tym rozmawiać, o tym takim psychologicznym podejściu, że lepiej się trzymać swojego, chociażby złego, a nie próbować czegoś lepszego, bo on już się na tym straci. No właśnie, a propos tego tematu, tak naprawdę dzisiaj też chcę poddać takie pytanie na temat powszechnego przekonania w środowiskach alternatywnych względem tego, że technologie alternatywnych źródeł energii już są, tylko są blokowane, są wręcz ich wynalazcy eliminowani. Na ile to jest prawda, to znaczy na ile to jest proces skuteczny i prowadzony faktycznie na pełną skalę, a na ile to jest tylko konkurencja gospodarcza? Czy faktycznie jest tak, że te w pełni działające jakieś prototypy były i że one zniknęły? Bo tak naprawdę oczywiście słyszymy co jakiś czas takie historie, ale ja szczerze powiedziawszy zawsze no ostrożnie do takich interpretacji podchodzę, dlatego że no dużo się mówi, no po prostu ludzką naturą jest plotkować i wyolbrzymiać różne rzeczy, natomiast suche fakty, jak one właściwie wyglądają, tutaj my mamy troszeczkę problem oczywiście z dotarciem do tego wszystkiego. I nawiasem mówiąc, jedną z takich moich nadziei, bez względu na to, czy to są technologie blokowane, czy nie są blokowane, do tego jeszcze zaraz wrócę. Natomiast jakiś czas temu, no już dobre 10 lat temu na pewno, czytałem raporty, w których twierdzono, że złoża ropy dostępnej są już na wyczerpaniu i że wtedy, pamiętam, szacowano, że 20 do 50 lat maksymalnie na tyle starczą te złoża ropy. Niektórzy nawet twierdzili, że to jest kwestia kilkunastu lat, niecałych 20, w których te złoża ropy mogą się wyczerpać. I takie raporty kiedyś chodziły, natomiast już nie tak dawno zaczęły znowu chodzić po sieci inne informacje, takie, że jednak tych złóż ropy jest wciąż bardzo dużo i że właściwie w ciągu tego stulecia nie mamy co się obawiać żadnego kryzysu związanego ze skończeniem się tych paliw kopalnych, zwłaszcza ropy naftowej. Więc jak jest naprawdę, czy trafiłaś może, Monika, na jakieś wiarygodne źródła informacji w tej sprawie? Bo szczerze powiedziawszy, jedną z takich moich nadziei była wizja tego, że te złoża ropy po prostu się skończą.
I kończąc się, będzie to po prostu jakiś bodziec do tego, żeby po prostu dać szansę nowym, alternatywnym, ekologicznym technologiom. Ponieważ tak jak powiedziałaś, jeżeli w tym momencie przemysł paliwowy ma to, co ma, no to tak sam z siebie z tego nie zrezygnuje, prawda? Nawet gdyby mieli inną technologię, ale właśnie to, co, na co wskazałaś, myślę, że o to chodzi. Ludzie trzymają się tego, co znają, co wiedzą, że przynosi im zyski, co jest bezpiecznym biznesem, bo znanym i po prostu opatentowanym od lat, więc niechętnie z takiego biznesu w tym momencie te koncerny przeniosłyby się na alternatywne źródła energii, które są no ciągle takim no niepewną inwestycją. Więc póki ta ropa jest, to będzie maksymalnie eksploatowana. Tymczasem no właśnie gdyby ona się skończyła, gdyby była na wyczerpaniu, to tutaj widzę naturalny taki jakby progres dla cywilizacji, że skoro nam się kończy ta ropa naftowa, no to jednak zaczynamy wprowadzać nowe pomysły i te pomysły podobno już są. Dzisiaj wspomnimy o reaktorze EKAT wspomnimy. Wyleciał mi, tutaj poratuj mnie Monika, ponieważ mam lekką zawieszkę związaną z opisem tego reaktora. Może tutaj wspomnij kilka słów na ten temat. Wiesz co, właśnie nie bardzo ci wspomnę kilka słów na ten temat, bo miałam nadzieję, że będzie dzisiaj z nami Przemek, on siedzi w czy technicznych. Dobrze, już powiedzmy, wystarczyło mi, że zerknąłem na tytuł newsa. Chodzi o zimną fuzję, czyli tak naprawdę reakcję chemiczną związaną z atomami ciężkiej wody, która powoduje produkowanie dużych ilości, to znaczy produkowanie energii bez groźby zanieczyszczeń promieniotwórczych, to jest ważne. Jest to powiedzmy alternatywa dla tak naprawdę reakcji termojądrowej z użyciem pierwiastków promieniotwórczych. Tutaj cała ta reakcja nie dość, że jest zupełnie ekologiczna, bezpieczna, to co ważne, wystarczy do rozpoczęcia tej reakcji energia, którą tak naprawdę nie jest w stanie ten reaktor wcześniej wytworzyć. To się wiąże z jego ogrzaniem, potem tak naprawdę on produkuje tyle energii, że może działać niemalże jak perpetuum mobile. To znaczy może tak naprawdę de facto bardzo, bardzo długo, bardzo niewielkim kosztem funkcjonować. Jest to rewolucyjna technologia, której pomysł powstał w 1989 roku, natomiast dopiero teraz zbudowano ten reaktor, jeden z naukowców zbudował ten reaktor. Początkowo poddawano wątpliwość jego osiągnięcia, mówiono, że to jest z pewnością oszustwo, że to na pewno nie działa. I właśnie ostatnio żeśmy pisali, Przemek o tym napisał newsa, że przeprowadzono laboratoryjne testy badawcze związane z tym reaktorem, w których uczestniczyli niezależni eksperci. No i wychodzi na to, że jednak działa, więc mamy tutaj jedną z takich technologii, które po prostu na naszych oczach z teorii, która powstała sporo czasu temu, nagle staje się to praktyka, nagle okazuje się, że te reaktory będzie prawdopodobnie można tanim kosztem i wytwarzać, i użytkować w sposób bezpieczny. No i oczywiście pytanie, czy dojdzie do tego, czy też ta technologia zostanie w jakiś sposób zepchnięta. Czy dojdzie do tego, to z pewnością pewnego dnia jak najbardziej, tylko że cały czas pozostaje jakby w ogonie to, o czym mówiłam, że dopóki ropa jako taka naprawdę fizycznie się nie skończy, to nie będziemy mieli żadnego powodu do tego, właściwie nie my, ale klasy rządzące, które maczają swoje paluszki w, oczywiście w jakichś tam różnego rodzaju finansowych
finansowych kształtowaniach sytuacji rynkowej związanej z produkcją energii elektrycznej, to tak długo, jak długo oni sami nie zdecydują, że jest na to czas, to my niestety nie będziemy mieli na to absolutnie żadnego wpływu. I niestety pytałeś się, czy są jakieś informacje na temat, jakie są tak naprawdę wartości, czy są podawane wartości chociażby w przybliżeniu, jak blisko, czy jak daleko jesteśmy od wykorzystania wszelkiego rodzaju paliw kopalnych. Wydaje mi się, że nie wiemy i nie dowiemy się tego, ponieważ jeżeli jest ich naprawdę dużo, to nikt nie ma powodu, dla którego miałby podawać taką informację. Jeśli jest ich naprawdę mało, to wszelkiego rodzaju koncerny energetyczne będą za wszelką cenę do samego końca robić minę, dobrą minę do złej gry i udawać, że nie ma żadnego problemu, że nie dzieje się nic złego. Natomiast jakby zwiedziona doświadczeniem już, które jest związane z naszą cywilizacją, z tym, jak funkcjonuje człowiek, w pewnym momencie nie będzie zmiany i nie będzie absolutnie żadnej nowości, o ile człowiek po prostu nie uderzy głową w ścianę z cegieł i naprawdę tych paliw kopalnych zabraknie w czysto fizycznej formie. Czyli naprawdę zabraknie energii i zaczniemy się powolutku staczać w ewentualnego rodzaju jakiś tam dół technologiczny, żeby ktoś nas w ogóle był w stanie wpaść na pomysł, że to już jest czas na to, żeby zająć się na poważnie, na przykład dystrybucją tego typu urządzeń. I widzicie, że to jest tak, że jeżeli pomyślimy sobie tak czysto na naszym takim zwyczajnym, codziennym polu, firma, która dostarcza prąd na przykład do mojej wioski, w której ja żyję, jeżeli z tego, co było tam powiedziane, że mniej więcej tam chyba kilowat energii elektrycznej kosztuje zaledwie 20 polskich groszy, to zastanówcie się w tym momencie, jak bardzo taka firma straci kompletnie na swoich aktywach, jeżeli produkt, który będzie dostarczany przez firmę za pomocą na przykład takich urządzeń, będzie tak nieprawdopodobnie tani. Bo oczywiście ludzie zaczną w tym momencie używać prądu swobodnie i bez ograniczeń. Przestaną gasić światła w jednym, drugim, trzecim, czwartym pokoju, bo nie stać nas, bo będą wysokie rachunki i tak dalej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby nawet takie zwiększone zużycie było w stanie utrzymać ich w takiej samej finansowej kondycji, jak było przed czasem, kiedy zostały na przykład wprowadzone takie właśnie fuzyjne silniczki. Dajmy na to, że każde gospodarstwo domowe ma swój własny. No to w tym momencie jedynym sposobem na to, żeby taka firma mogła w jakikolwiek sposób utrzymać na rynku, będzie oferowanie owszem takich urządzeń, ale na zasadzie licencji. Nie będziemy co prawda płacić w tym momencie niesamowitych pieniędzy za samą energię elektryczną, która zostanie wyprodukowana w wyniku takiej reakcji, ale za sam fakt, że będziemy mogli z takiego urządzenia korzystać. Właśnie, tutaj utrafiłaś w sedno, bo może być sytuacja analogiczna jak z energią słoneczną czy wiatrową, za którą de facto musimy płacić, do czego zaraz tutaj dojdę, co jest skandalem, absurdem i to jest po prostu fakt w naszą twarz na temat tego, że jesteśmy niewolnikami, a nie żadnymi wolnymi ludźmi tak naprawdę na tej planecie, przynajmniej póki co. Ja tutaj tylko chciałem sprostować i rozwinąć temat, bo tutaj Wiktor na czacie podpowiada, że reaktor EKAT działa na zasadzie, no właśnie, zimna fuzja, czyli fuzja jądrowa. Czyli jest to de facto energia jądrowa, energia atomowa, która nam się, jak do tej pory wiadomo, kojarzy jedynie z pierwiastkami promieniotwórczymi i jedynie właśnie z bardzo niebezpieczną technologią. Natomiast tutaj fuzja jądrowa przebiega w sposób bez udziału pierwiastków promieniotwórczych. Właśnie to jest kluczowa informacja. O, widzę Przemka na czacie, być może zaraz do nas dołączy. Także jest to fuzja jądrowa bez użycia pierwiastków promieniotwórczych, w związku z tym bezpieczna, ale również ogromnie wydajna. Podobnie jak normalna reakcja jądrowa. Nie wiem, jaka jest dokładna wydajność tych generatorów, na ten temat nie doczytałem, natomiast jaka by ona nie była, z pewnością jest to pierwszy krok, bo jak wiadomo, każda technologia na początku
jej wydajność jest średnia, potem ona wzrasta w miarę jej dopracowania, więc tutaj naprawdę myślę, że zaraz warto dojść do tego, że takie reaktory można byłoby z powodzeniem wykorzystać na przykład przy okazji pomysłów z kolonizacją Marsa, jakichkolwiek wypraw dłuższych kosmicznych, ponieważ zużycie tego reaktora, bo on tam potrzebuje paliwa, natomiast zużycie jest tak nikłe, że naprawdę to jest mega, mega wydajna technologia. Także po prostu jedno to rozwinięcie, że zimna fuzja, czyli fuzja jądrowa i wyjątkowo właśnie bez skutków ubocznych w postaci promieniowania radioaktywnego. I to jest fantastyczna sprawa, natomiast mamy promieniowanie cieplne, mamy energię i to jest właśnie klucz w tym wynalazku. Widzę, że Wiktor tutaj na czacie pisze, jest, widzę, dobrze zorientowany w temacie, także dzięki Wiktorze, że się dzielisz tymi dokładnymi informacjami. Kontynuuj, Monika, kontynuuj, śmiało. Chodzi o to, że w naszej jakby ostatniej, powiedzmy, przeszłości ostatnich 200 lat, jeżeli rzeczywiście mieliśmy tak dużo tego typu urządzeń, bo zwróćcie uwagę, że to jest, tak jak mówiłeś, Kuba, bardzo często się słyszy, a ktoś zrobił samochód, który ma jakiś niesamowity napęd i jeździ, i właściciel świetnie się ma, a to ktoś coś wymyślił i wskoczył na przykład do laboratorium amerykańskiego, rząd wygarnął wszystko, co tylko było, a pan zniknął. I takich historii rzeczywiście zdarza się często, a więc jak wydaje mi się, że tak czysto teoretycznie i bardzo sprawiedliwie można uznać, że przynajmniej część z tych informacji jest jak najprawdę prawdziwa. Ale historia już nam w tej chwili pokazuje, że tego typu osiągnięcia i tego typu wynalazki, mimo tego, że rozsądnym i logicznym jakby konsekwencją ich istnienia jest to, że trzeba je zacząć używać, bo dlaczego nie? Najwyraźniej dzieje się coś, czego my, oczywiście my jako ludzie, którzy są zainteresowani tego typu tematami, rozumiemy, co się tak naprawdę dzieje. Natomiast dla zwykłego przeciętnego człowieka takie informacje w ogóle nie trafiają do mediów i ludzie sobie w ogóle nie wyobrażają, że można pozyskiwać energię w jakikolwiek inny sposób niż tylko i wyłącznie tradycyjnymi metodami. I w ten sposób nowe wynalazki, w momencie, kiedy stają się niebezpieczne, w momencie, kiedy stanowią swojego rodzaju zagrożenie dla takiego tego establishmentu, który nas otacza, to takie wynalazki znikają, zanim w ogóle pojawią się w jakichkolwiek mediach i informacjach. Natomiast nasz świat w tej chwili jest skonstruowany w taki sposób, że żeby tego typu wynalazek mógł w ogóle dostąpić zaszczytu na przykład publikacji czysto publicznej, tak jak w wypadku na przykład tego reaktora fuzyjnego, to już cała sprawa zaszła no już troszkę dalej, o kilka kroków niż jakiekolwiek inne historie wcześniej wzięte z jakby z mediów, to jakby procesy weryfikowania, ustalania norm, produkcji, w ogóle dopuszczenia do czegoś takiego do użytku publicznego przez ludzi, którzy nie są wykwalifikowani, jest procesem tak skomplikowanym, tak długotrwałym, tak drogim i najeżonym tak niesamowitą ilością różnego rodzaju prawnych obostrzeń, że które z jednej strony można powiedzieć, że z jednej strony powiedzmy są słuszne, ponieważ nie chcemy wprowadzić do obiegu jakiegoś źródła energii, które po czasie okaże się, że to było toksyczne i mamy masę jakiegoś po prostu problemu. Natomiast z drugiej strony są to jak najbardziej obostrzenia na rękę tym, którzy trzymają łapę w tym momencie na energetyce, ponieważ to pomaga im utrzymać, prawda, w ryzach cały system. Ja tutaj chciałem tylko przytoczyć, bo posiłkuję się teraz na bieżąco newsem, którego pisał Przemek. Wybaczcie, akurat nie sięgnąłem do tego wcześniej, mogłem to zrobić. Niemniej jednak tutaj według wynalazcy produkcja 1 MW na godzinę energii kosztuje około 4 zł, licząc na naszą polską walutę, podczas gdy wytworzenie tej samej ilości energii w elektrowni węglowej kosztuje 190 zł.
czyli 4 zł a 190 zł koszt wytworzenia energii, czyli jest to no, o niebo tańsza technologia. No i wygląda na to, że ja widziałem te pierwsze prototypowe reaktory i one są w wielkości takiego niedużego pudełeczka, czyli każdy mógłby mieć de facto takie coś w domu, więc nie potrzebujemy do tego tworzyć od razu wielkiej elektrowni, chociaż podejrzewam, że można byłoby to zrobić w wersji po prostu dużej, gdzie elektrownia by po prostu działała na tych samych zasadach, więc jest to jak najbardziej realnie tańsza rzecz. Tego typu elektrownie na przykład rozlokowane w mieście, na przykład jedna elektrownia na dzielnicę, podejrzewam, że absolutnie by wystarczyło. Mm-hmm. Natomiast to, co tutaj Wiktor bardzo słusznie stwierdza, że chętnie dzielą się swoją wiedzą, oczywiście konstruktorzy tego silnika, a że sam temat śledzi od 2 lat, jak najbardziej, tylko zwróćcie uwagę, że to jest dokładnie ten sam problem, który istnieje w farmacji. My co prawda wiemy, co jest zdrowe, wiemy, co jest niezdrowe, natomiast to, co wie i mówi opinia publiczna, a to, co jest dopuszczone do sprzedaży i do użytku i to, co nie jest dopuszczone do sprzedaży i do użytku, to są kompletnie dwie różne rzeczy. Plus jeszcze jak eliminacja ziół z aptek, prawda, które muszą, preparaty muszą zdobywać teraz specjalne certyfikaty, zdobycie certyfikatu jest po prostu długotrwałe, kosztowne i w ogóle strasznie problematyczne, a dotyczy to preparatów od pokoleń używanych przez naszych z dziada, pradziada, wszyscy wiedzą, że pewne rzeczy działają, bo działają, to teraz nagle się okazuje, że trzeba po prostu udowodnić, że tak jest w jakimś skomplikowanym i drogim procesie zdobywania uprawnień, więc to jest dobry przykład na realne po prostu stawianie, wrzucanie kłód pod nogi ze względów po prostu gospodarczych, ze względów tego, że ktoś będzie miał zysk z czegoś innego. Wystarczy się rozejrzeć i zobaczymy, że tak naprawdę tego typu zjawisko w różnego rodzaju ubrankach widzimy wokół siebie praktycznie w nieograniczonej ilości. Tak samo jest to jak z farmacją, tak samo na przykład jest z dentystyką ogólnie rzecz biorąc, ponieważ tego typu i zarówno medycyna, jak i farmacja, jak i poszczególne, jakby poszczególne dziedziny medycyny nie zajmują się profilaktyką, a zajmują się jakby leczeniem objawów końcowych. Więc tutaj kolejny przykład, który też mówi o tym, w jaki sposób funkcjonuje tego typu mechanizm, jest taki, że już w tej chwili jest bardzo dużo osób na świecie, które z własnego doświadczenia wiedzą, że jest sposób na to, żeby remineralizować zęby i jest pewna metoda na zarastanie się tych, jak to się nazywa, no zwyczajnie dziur w zębach, czyli jak to się nazywa, no, ubytków. I mniej więcej osoba, która się poświęci swego rodzaju diecie na mniej więcej 2 lata, jest w stanie kompletnie po powrocie do swojego dentysty nie mieć ani jednego ubytku w sytuacji, w której nawet zęby potrafiły być puste w środku. Teraz co? Absolutnie nic, ponieważ w całym świecie zachodnim dentystyka jako taka jest interesem tak niesamowicie popularnym i tak nieprawdopodobnie drogim, że nikt nie pozwoli na to, żeby żaden dentysta nie powie mi, słuchaj, zamiast wrócić do mnie za pół roku, wróć do mnie za 2 lata, przez ten czas masz jeść to, popijać tym i nigdy więcej nie będziesz musiał korzystać z moich usług, więc to jest dokładnie ten sam mechanizm. Teraz pytanie, co trzeba zrobić? Nie co trzeba zrobić, wymyślić jakieś urządzenie, czy jakiś mechanizm, czy jakąś reakcję chemiczną, czy jakąkolwiek inną fizyczną, która pozwoli nam produkować prąd, tylko co zrobić, żeby pokonać wszystkie te prawne, finansowe i takie czysto psychologiczne bariery, które trzymają nas z dala od tego, żebyśmy mogli na przykład w ciągu najbliższych 2 lat od dzisiaj, czyli dajmy na to 5 lat od czasu, kiedy zaczęło się być głośno na temat tego typu źródła energii, żeby zacząć z niego korzystać. Co trzeba zrobić konkretnie fizycznie? Dlatego najlepiej jakby się nam ropa skończyła po prostu, bo to najprostsze rozwiązanie. Ale się nie skończy właśnie, zgadza się. W ciągu najbliższych 2 lat i teraz pytanie, czy my będziemy się nadal kręcić w tym samym kociołku, ewentualnie czy panu wynalazcy jednego czy drugiego wynalazku coś się stanie, albo się poślizgnie na skórce od banana, przewróci się, uderzy się w głowę i umrze, ewentualnie, nie wiem, zniknie i by wszyscy powiedzą, że wyjechał na Bora Bora, a laboratorium spłonęło. Oczywiście w tym wypadku jest fajnie, że o tym jest już na tyle głośno, że osoba zaczyna stawać się medialna i przestaje być jakby potencjalną ofiarą jakiegoś szybkiego jakby załatwienia sprawy
jednym strzałem z pistoletu. Ja słyszę, że ci przerwę, ja słyszałem taką wersję, że wynalazca przez długi czas nie chciał nikogo w ogóle dopuścić do swojego wynalazku i dopiero teraz zdecydował się na te testy pokazowe i z udziałem niezależnych badaczy. I ktoś zasugerował u nas na forum, że robi błąd, ponieważ powinien wrzucić wszystko po prostu, cały projekt do sieci i upewnić się, że to po prostu nie zginie, ponieważ no, niektórzy twierdzą, że on długo nie pochodzi po tej ziemi. Jak będzie naprawdę, trudno stwierdzić. No teraz tak jak mówisz, o sprawie zaczęło się robić głośno, więc to jest jakby już argument za tym, że tak łatwo to nie powinno zniknąć, chociaż dziwniejsze rzeczy w naszej historii się działy. No jak najbardziej. I powiem wam, że swego czasu David Wilcock wydał książkę, to było w 2011 roku, The Source Fields Investigation, bo tak naprawdę, kiedy rozmawiamy też również, kiedy bardzo często rozmawiamy o tych nieograniczonych źródłach energii, w których energię pobiera się właściwie nie wiadomo skąd, bo fizycy nie są w stanie wyjaśnić do końca, skąd ta energia jest czerpana, tak jak na przykład to było u Tesli prawdopodobnie. To David Wilcock przytacza historię, która jest w miarę dobrze udokumentowana. W każdym razie o człowieku było dość głośno swego czasu. To było na początku wieku, mniej więcej w latach 40., może w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Węgierski wynalazca, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych od dłuższego czasu, wynalazł jakiś generator, którego tak naprawdę nikt nigdy na oczy nie widział, ponieważ kiedy były robione te jakby swego rodzaju pokazy, to był ukryty pod stołem, pod jakąś zasłonką. Natomiast potrafił, teraz nie wiadomo, czy potrafił wygenerować niesamowicie silne pole grawitacyjne, czy, bo były takie sugestie, że był w stanie lokalnie zaburzyć czasoprzestrzeń do tego stopnia, że w danym miejscu lokalnie czas przestawał płynąć jako tako względem obserwatora. I doświadczenia były proste, wystarczyło, że po prostu ktoś podchodził do stołu, poprosił między innymi policjanta, szefa policji chyba miasta Boston, Stanów Zjednoczonych, o to, żeby położył swój pistolet na stole, on to zrobił i proszę teraz nim poruszać, no poruszył nim zwyczajnie, a teraz proszę się odsunąć, włączył generator, proszę podejść do stołu i spróbować poruszyć pistoletem. I absolutnie nie było żadnej możliwości za pomocą łoma ani młotka, żeby jakikolwiek wpływ mieć na ten obiekt, który leżał na stole, on po prostu był jak kompletnie zamrożony. I proszę się teraz odsunąć kilka kroków, wyłączał generator, po krótkiej chwili było, przestało buczeć i wszystko wracało do normy, można było normalnie podnieść pistolet ze stołu. I co się stało? No najwyraźniej, co jest oczywiście najważniejsze w tym wszystkim, urządzenie nie było w żaden sposób podłączone do żadnego źródła energii, ani w pokoju, ani w żadnym budynku. Więc skądś czerpał energię i potrafił coś z nią robić. Natomiast co się stało? No oczywiście przyszli panowie w czerni, laboratorium spłonęło, żona już nigdy więcej nie usłyszała, co się stało z mężem. Więc takich wynalazków, nie tylko związanych z elektryką jako taką, ale generalnie z manipulowaniem polem jako takim, i to zarówno takim czysto w przedziałach, które my rozumiemy jako pole elektromagnetyczne, ale również prawdopodobnie i z jednej i z drugiej strony gdzieś daleko poza zasięgiem naszej nauki. Tego typu urządzenia były i było o nich całkiem głośno, bo krzyczało o tym doświadczeniu i o tym urządzeniu wiele gazet Stanów Zjednoczonych. Były i zniknęły i tak naprawdę czy świat się tym bardzo, wiesz, przejął, czy jakby wziął sobie do serca naukę? Nie, po prostu dopóki czegoś nie mamy, to jego brak nam w żaden sposób nie zaszkodzi, ani nie będzie nas bolał. Na zasadzie, co oko nie widzi, co serce nie boli. Więc wydaje mi się, że akurat w tym wypadku mówienie o tym i jakby rozpropagowywanie tych informacji i mówienie, że jest w ogóle taka możliwość, żeby niekoniecznie tylko i wyłącznie palić węgiel, żeby zapalić żarówkę, że coś takiego w ogóle jest możliwe, to jest to chyba tak naprawdę jedyna rzecz, którą możemy zrobić, i będziemy chcieli pewnego dnia doprowadzić do sytuacji, w której tego typu technologie będą mogły wyjść w życie dzięki temu, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, że ludzie po prostu w pewnym momencie wezmą technologię sami we własne ręce i zrobią pewne rzeczy poza w jakiś tam sposób usankcjonowane prawnie, zrobią pewne kroki
poza tym takim mainstreamowym tokiem myślenia, które należy do koncernów energetycznych, ewentualnie do klas rządzących. Wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie w tą drogą może pójść, bo inaczej, no niestety, jeśli chyba lud nie weźmie sprawy w swoje ręce, to może być krucho. No są takie historie, chodzą, że niektóre organizacje, niektórzy ludzie dysponują właśnie takimi generatorami po prostu alternatywnymi, tylko się tym po prostu nie chwalą. Podobno ten generator EKAT, o którym żeśmy powiedzieli przed chwilą, też twórca twierdzi, że sprzedał już kilka sztuk, natomiast nabywcy pragną pozostać anonimowi i wcale im się nie dziwię, więc może tak jak mówisz, tutaj padło nazwisko Tesli. Naprawdę, kiedy próbuję sobie wyobrazić świat, gdyby to Tesla został uznanym i dopuszczonym do głosu naukowcem, to świat dzisiejszy mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Przecież Tesla tak naprawdę zmierzał do tego, że moglibyśmy mieć ostatecznie prąd przesyłany bezprzewodowo. Już nawet sam taki pomysł, nie trudno sobie wyobrazić, że byłoby o wiele trudniej kontrolować tak naprawdę odbiór takiego prądu przez jakiekolwiek organizacje, państwo i tak dalej, gdybyśmy mogli po prostu mieć antenkę i gdzieś tam sobie w pokoiku ściągać z przestrzeni energię elektryczną. To w ogóle naprawdę dzisiejszy świat wyglądał 180 stopni, być może inaczej. Więc takie rzeczy są. Ostatnio czytałem, że jacyś naukowcy najpierw stworzono teorię czterowymiarowego kryształu, czyli kryształu, w którym jednym z wymiarów byłby czas, czasoprzestrzeń, i według teorii, teoretycznego założenia, jest teoretycznie możliwe zbudowanie tego kryształu i teoretycznie można byłoby wewnątrz tego kryształu wprawić w ruch jakieś tam atomy, wprawić w ruch obrotowy, który potencjalnie mógłby istnieć do końca znanego nam wszechświata, a nawet dłużej. Prawa fizyki, takie jaką znamy, po prostu wychodzi na to, że tak by to wyglądało, więc raz wprawione w ruch mogłoby się obracać w nieskończoność i jeszcze dłużej. Więc jeżeli i teraz jacyś tam naukowcy postanowili, że spróbują zbudować ten kryształ czasoprzestrzenny, i oczywiście wiele, wiele głosów jest na zasadzie, że tak, w teorii tak, ale to nie zadziała. Natomiast no, ktoś jednak, jacyś naukowcy postanowili, że jednak przeznaczą swój czas i chcą spróbować dokonać czegoś takiego. Co samo w sobie, no wyobraźcie sobie zbudowanie czasoprzestrzennego kryształu, jakiegoś czasoprzestrzennego obiektu, który mógłby dzięki tej wewnętrznej konstrukcji w nieskończoność się poruszać w przestrzeni, co oczywiście obiekt, który by się w nieskończoność miał poruszać w przestrzeni, jest niczym innym jak źródłem energii, więc gdyby to zadziałało, jest to potencjalnie możliwość stworzenia nieskończonego źródła energii, po prostu mówiąc krótko. Więc to jest więcej niż science fiction, to jest po prostu absolutnie fantastyczna wizja, wspaniała wizja w ogóle, że jakakolwiek teoria fizyczna zakłada taką możliwość. Uważam, że to jest niesamowite. Czy uda się coś takiego zbudować, zobaczymy, ale jest to po prostu jeden z przykładów na to, że takie idee naprawdę rewolucyjne, absolutnie rewolucyjne, które zostawiają świat, jaki znamy, po prostu daleko w tyle, skacząc do przodu z prędkością nadświetlną. Takie pomysły istnieją i naprawdę, jeżeli damy im szansę się rozwinąć, to moim zdaniem cywilizacja, jaką znamy, no mogłaby wyglądać tak inaczej. No właśnie tutaj się kłania, cały czas dochodzimy do pewnej ściany, do pewnego pytania, czy tak naprawdę teorie spiskowe, te bardziej hardkorowe, czy mówią o tym, co jest naprawdę.
bo jeśli tak, no to jesteśmy skazani troszeczkę na, przepraszam, na odbijanie się ciągle od tej ściany. Z drugiej strony może jakiś naturalny postęp, może jednak, jak tutaj myślisz, Monika, czy, bo łapiesz klimat, jakby to wszystko wyglądało, gdyby te najśmielsze teorie dzisiejsze związane z fizyką, związane z tymi pomysłami, gdyby one weszły w życie. Przecież mówimy tutaj o nieskończonych źródłach energii, mówimy o możliwości manipulowania czasoprzestrzenią nawet, więc to jest coś, co świat, jaki znamy, mógłby zupełnie wyglądać inaczej. Jak myślisz, czy to jest wszystko w zasięgu ludzkości? Czy to jest jednak mrzonka? Czy uważasz, że faktycznie istnieje siła hamująca, taka realna i bardzo poważna? Czy to jest tylko ludzka chciwość i ludzka taka zwykła konkurencja, która panuje w świecie biznesu i w świecie pieniądza? Wiesz co, dla mnie osobiście, niezależnie od tego, jak duży szacunek mam do różnego rodzaju truth seekerów, którzy poszukują, jakby karmią się teoriami spiskowymi i poszukują odpowiedzi, na przykład jak David Icke, to są ludzie, którzy tak naprawdę w tych teoriach spiskowych próbują znaleźć odpowiedź na pytania, które są po prostu tak bardzo proste, że są zbyt banalne, a im nie wydaje się chyba do końca, że odpowiedź może być tak obrzydliwie ordynarna. To jest właśnie to, o czym mówisz. To jest tylko i wyłącznie, oczywiście w moim osobistym przekonaniu, to jest tylko i wyłącznie czysta chciwość. Że jeżeli rzeczywiście jest tak, że sterują nami, czy jakby kontrolują rozwój cywilizacji i jakieś tam siły rządzące, jakieś tam, nie wiem, czarna ręka czy cokolwiek innego, to nie absolutnie z jakiejś tam złośliwości, z chęci panowania czy czegokolwiek innego, tylko po prostu z czystego pragnienia posiadania ogromnej ilości pieniędzy i nieograniczonych wpływów. I tak naprawdę, jeśli tak dobrze zastanowimy, to wszystkie te teorie, które zaczynają opisywać, że zaczynając od jakichś tam całkiem takich wymyślnych teorii, że to są kosmici, kończąc na mniej wymyślnych i jakichś tam mniej wyrafinowanych historiach pod tytułem to wszystko Żydzi i to jest ich wina, bo są chciwi i tak dalej, to tak naprawdę to są po prostu zwykli ludzie, którzy położyli łapę na tak nieprawdopodobnej mechanizmie, który napędza całą tą rzeczywistość, która nas otacza, i z tego płynie ich nieprawdopodobne zadowolenie, które graniczy prawie, podejrzewam, że w wypadku z ekstazą, której my sobie chyba nie jesteśmy w stanie wyobrazić. No bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy na sam prąd jako to, co napędza naszą technologię i to, co napędza naszą cywilizację, to jeśli ujmiemy jakby cały mechanizm wprowadzanie tej energii elektrycznej do przemysłu i do technologii, do naszego codziennego funkcjonowania, ze względu na to, że na przykład prąd będzie tani, ewentualnie będzie całkiem praktycznie za darmo, ewentualnie każdy człowiek będzie mógł w swoim zakątku, w swoim własnym domu wyprodukować ten prąd właściwie znikąd, to zwróćcie uwagę, jak niesamowita ilość składników, i które są narzędziami tej kontroli, kompletnie wypadają im z rąk. To jest koszty produkcji, koszty transportu spadają praktycznie do zera. Zaczynamy płacić tylko i wyłącznie za to, że produkt ma swoją wartość jako taką, albo został przez kogoś tam wyprodukowany gdzieś w jakimś miejscu, na przykład są potrzebne tylko i wyłącznie do tego surowce. Przestaje być automatycznie koszt takiego produktu spada o 25% ze względu na to, że nie musi być transportowane, następne 25% ze względu na to, że nie musi być na przykład utrzymywane w warunkach chłodniczych, jeszcze 25% wynikające z tego, że jego produkcji nie towarzyszyło żadne zużycie prądu, bo prąd jest teoretycznie za darmo. I co się okazuje? Że my z dnia na dzień stajemy się miliarderami, którzy mają niesamowitą wprost ilość pieniędzy w porównaniu z tym, jaką ilość pieniędzy musimy wydać, żeby się utrzymać na takim samym poziomie funkcjonowania, jak to jest dzisiaj. I to jest zaczynając od zwykłej, nie wiem, paczki papierosów, a kończąc na postawieniu sobie na przykład, nie wiem, no, nowego domu, ewentualnie wybudowaniu basenu. To jest absolutnie wszystko jest jakby napędzane cała ta
cała ta struktura ceny jest napędzana tak naprawdę tylko i wyłącznie ceną energii. Więc w momencie, kiedy ktokolwiek z nich będzie na tyle niemądry, oczywiście w cudzysłowie, żeby dopuścić do tego, żeby cywilizacja, ludzie jako tacy mieli dostęp do takiej energii, to automatycznie straci jakąkolwiek władzę, jakiekolwiek panowanie nad ludźmi, bo jeżeli człowiek się nie boi, że nie będzie miał na przykład zapłacić za rachunek za prąd, ewentualnie za rachunek za ogrzewanie, to on nie ma powodu, dla którego na przykład będzie łatwo, osobą, która będzie łatwa do zmanipulowania w pracy, że na przykład ty musisz pracować więcej albo ciężej, albo zostać na nadgodziny, bo ja to od ciebie od tego żądam. A więc ten odchodzi też również ten element psychologiczny takiego zwykłego, czystego zastraszenia społeczeństwa, że jak sobie nie dasz rady, że jak nie będziesz wystarczająco dobry i wydajny, ergonomiczny w swojej pracy, nie zarobisz wystarczająco dużo pieniędzy, żeby nie kupić prądu w takiej albo innej formie. Więc jeśli ty mnie pytasz, czy ja uważam, że jest taka możliwość, żeby ludzie mogli żyć i jak wyglądałby świat w takiej sytuacji, to jest po prostu czysty Star Trek. To jest cywilizacja, w której ludzie oferują jakby potencjał umysłowy. Kiedyś bardzo dawno temu rozmawialiśmy na ten temat na jednej z audycji. Oferują z siebie potencjał umysłowy, nie ich praca, niezależnie od tego, czy to jest fizyczna praca, czy to jest praca umysłowa, nie jest tak bardzo mało warta w porównaniu z tym, co oni mogą kupić sobie za tą władzę, za te pieniądze zdobyte w wyniku na przykład wykonywania jakiejś pracy. Jeśli dołożymy do tego jeszcze technologię, o której bardzo Przemek lubi mówić, czyli drukarki 3D, to automatycznie z drukarkami z 3D i z nieograniczoną ilością energii elektrycznej jesteśmy kompletnie uniezależnieni od jakiegokolwiek rządu, od jakiejkolwiek formy manipulacji, od jakiejkolwiek formy zastraszania, dołowania, czy jakiejkolwiek formy kształtowania społeczeństwa na czyjeś żądanie, czy na czyjeś widzimisię. To jest świat, który, o ile oczywiście cały czas mówię, o ile istnieją rzeczywiście takie siły, nigdy nam nie pozwolą na to, żebyśmy wytrącili im swoją największą broń z ręki. Natomiast, i to jest oczywiście jakby najbardziej pesymistyczna wersja, wizja, i natomiast to jest tylko i wyłącznie czysta chęć posiadania i czysta próżność ludzi, którzy chcą mieć więcej i uważają się z tego powodu za niesamowicie wartościowych, tylko i wyłącznie z tego względu, że potrafią na przykład dobrze zainwestować pieniądze, żeby przelewać potem z konta na konto nieograniczone środki wynikające na przykład właśnie z tego, że manipulują na przykład rynkiem energetycznym, no to w tym momencie, jeżeli my oni sobie zdadzą sobie sprawę z tego, że my mamy tą technologię i możemy ją zacząć korzystać w każdej chwili. Oni również w jakiś sposób na niej skorzystają, tylko ta korzyść będzie miała jakiś inny wymiar, to w tym momencie to może zadziałać. Ale to jest tak naprawdę scenariusz, który jest bardzo optymistyczny i bardzo jakby mglisty, bo mi się nie wydaje, żebyśmy my jako cywilizacja byli w stanie sobie wyobrazić życie w rzeczywistości, w której nie musimy tak naprawdę płacić za nic, ponieważ wszystko, czego dotkniemy, nie nosi na sobie tego piętna prądu elektrycznego, który musi być wyprodukowany za taką niesamowitą, ogromną ilość pieniędzy. Nawiasem mówiąc, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że żyjemy w cywilizacji niewolniczej. Ja to tak nazywam, ponieważ jest to najbliższe określenie jakby realiom. I jako niewolnicy ludzie zostali wychowani i wytrenowani na niewolników, robotników. I tutaj jest temat, ciekawy temat, który poruszaliśmy kiedyś z Przemkiem na audycji. Otóż okej, załóżmy, że stworzyliśmy źródła energii tanie, niewyczerpane, które nie wymagają, które po prostu są skokiem w przyszłość. Do tego jesteśmy w stanie zapewnić wyżywienie, również tutaj nie marnujemy tyle żywności jak teraz, tylko naprawdę jesteśmy w stanie to zoptymalizować. To są wszystko realne pomysły, realne wizje na przyszłość. I teraz właśnie dochodzi jeszcze ta kwestia. Człowiek jako człowiek, którym dzisiaj jesteśmy, jako jednostka ludzka, dzisiaj człowiek, okazuje się, potrzebuje do funkcjonowania pracy i potrzebuje niemal tego przymusu. Nie wiem, na ile to można w ten sposób ująć, ale chodzi mi o to, że dzisiaj, gdyby ludzie nie musieli nic robić, ponieważ mieliby wszystko zapewnione, to dzisiejsza cywilizacja, taka jaka jest teraz,
sypnęłaby się momentalnie. Ludzie są w ogóle nieprzygotowani do jakiegokolwiek życia, jeżeli ich nie zaprząc w to homonto i nie kazać orać pola, po prostu obrazowo to ujmując. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale istota ludzka teraz tak bardzo pragnie tej wolności i tego właśnie odsapnięcia od tej konieczności walczenia codziennie o byt i ciężkiej, od konieczności ciężkiej pracy, że my bardzo chętnie byśmy wskoczyli w tryb nic nie robienia. Natomiast cywilizacja, która by oparła się o to, że 98% społeczeństwa na przykład po prostu wegetuje i ma wszystko dostarczane, no to taka cywilizacja moim zdaniem by po prostu zawaliła się w tempie po prostu z jednego pokolenia na drugie, byłyby po prostu niesamowite spustoszenia. Jak wy tutaj myślicie, jak wy w ogóle, tutaj też pytanie do osób na czacie i do ciebie, Monika, jak ty widzisz to przejście i tą gotowość i tak naprawdę jak ty wiążesz ten temat właśnie tej gotowości do zmiany, do innego stylu życia z tematem energetyki jako takiej, bo energia tak naprawdę to dosłownie i w przenośni wiąże się z całym sposobem naszego życia i z tym, o czym powiedziałaś, czyli dzisiaj istota ludzka zużywa bardzo dużo energii, którą ma wyprodukować. To znaczy my de facto podczas swojej normalnej aktywności my coś tworzymy, czyli my niby wytwarzamy coś energetycznie, natomiast jednocześnie marnujemy bardzo dużo tej energii, idzie po prostu z wiatrem i przepada. Więc tak to ogólnie ujmując, wydaje mi się, że tutaj w ogóle musi być cała zmiana psychologiczna dla społeczeństwa. Ze Star Treka znamy społeczeństwo, w którym ludzkość z jednej strony ma zapewnione potrzeby związane z żywnością, wszystkie podstawowe potrzeby, natomiast ludzkość sama z siebie uczy się i poszukuje i ludzie angażują się w cokolwiek, ponieważ uważają to, że to jest wartościowe. Ja oczywiście chciałbym taką sytuację widzieć w naszym świecie, gdzie również zapewniono by wszystkie podstawowe potrzeby, natomiast że ludzie sami z siebie by wówczas czas poświęcali na jakiś rozwój po prostu dla samego faktu rozwoju. Jak ty to widzisz w praktyce? Czy w ogóle miałaś na ten temat jakieś refleksje? No, jak najbardziej. I powiem wam, że to był jeden z bardzo wielkich tematów, który nieraz poruszałam z moimi znajomymi różnymi. I zawsze byłam zaskoczona różnorodnością wizji, jakie stawiali przede mną ludzie w zależności od tego, jaki mieli rodzaj osobowości. Tak naprawdę chyba tak to by wyglądało, że w sytuacji, w której z dnia na dzień stalibyśmy się właściwie miliarderami, dajmy na to, a przynajmniej milionerami, nie musielibyśmy jakby wykonywać tej strasznej, katorżniczej pracy, żeby zarobić na cokolwiek. W zależności od tego, z kim rozmawiałam, tak i widziałam tendencje. Jedni byliby zupełnie obezwładnieni i przerażeni faktem, że do niczego już nie są zmuszani. I wywoływałoby to swego rodzaju panikę, wynikającą chyba z takiego samego uczucia, jak po prostu osioł, który wyjdzie z kieratu, odetnie mu się te wszystkie tam jego sprzączki, on dalej będzie chodził w kółko, bo generalnie nie wyobraża sobie nic innego. I tacy ludzie pytali mnie teraz, no ale co ja bym miał robić, gdybym miał nie chodzić do pracy, chyba bym zwariował z nudów. Więc takim ludziom musiałaby jakaś taka sprytna, oczywiście rządowa organizacja umieć w jakiś sprytny sposób podsunąć swego rodzaju czyste rozrywki, czy jakby sposób psychologiczny na to, żeby rozładować swego rodzaju napięcie, ewentualnie rozładować swego rodzaju strach, obawy o dzień jutrzejszy, bo jeśli ja dzisiaj nie pracuję, jutro nie pójdę do pracy, a się okaże, że to jest jeden wielki pic na wodę i tak naprawdę jeden wielki czar i mit i nic z tego nie będzie, to ja nie będę przez pół roku pracował, oni potem zmienią zdanie i powiedzą, że musimy znowu wracać do pracy, ja będę bankrutem. Takie naprawdę ci ludzie jakby wysuwali mi jakby kontrargumenty. Kolejna grupa z kolei, tak jak w Star Trek, ja na przykład generalnie należę chyba do grupy, która by się poświęciła robieniu czegoś, żeby wokół mnie rzeczy były piękniejsze, na co ja na przykład nie mam czasu, albo nie mam pieniędzy, albo nie mam wpływu. Część ludzi zaczęłaby się na przykład
przekierowałaby całą tą swoją energię, jednoczesnym oczywiście wspomaganie faktem, że energia byłaby darmowa, do tego, żeby się naprawdę skupić na rozwoju technologii. Dokładnie tak, jak jest w Star Trek. Zwróćcie uwagę, bardzo często było tak, że jak ktoś nie miał coś robić gdzieś, szczególnie to było widać w Star Trek Voyager, kiedy właściwie tam mieli nieograniczoną ilość mnóstwo wolnego czasu ze względu na to, że byli zgubieni w kosmosie. Więc żeby jakby nie zwariować, nie dać się zapędzić w jakiś taki tam tą rutynę chodzenia na służbę i wracania z powrotem do swojej kajuty, szukali sobie na przykład sposobów na to, żeby a poprawić napęd, a poprawić osłony, a zrobić na przykład bardziej wydajne jakieś tam te żelopaki, które by przepuszczały energię z miejsca na miejsce w jakiś bardziej, nie wiem, wydajny sposób. Część tych ludzi, którzy mają generalnie kreatywną osobowość już nawet już w tej chwili, żyjąc w takim świecie, jakim żyją, oni by skierowali ten swój potencjał właśnie na to, żeby stworzyć wokół tej nowej energii świat, który byłby jak najbardziej wygodny i bezpieczny i przyjazny. No i następna byłaby na pewno grupa taka, która walczyłaby z wiatrakami i próbowałaby przywrócić stary porządek. No i oczywiście ta najbardziej mroczna jakby wersja i mroczna część społeczeństwa, którą szczególnie w Wielkiej Brytanii bardzo wyraźnie widać, że to są ludzie, którzy oni już w tej chwili żyją tak naprawdę na źródle nieograniczonej ilości energii. I nie wymaga się od nich absolutnie żadnej pracy i żadnego wysiłku, ani fizycznego, ani psychicznego. I po prostu ta energia elektryczna wpływa co miesiąc czy co tydzień na ich konta w postaci zasiłków rządowych, czy tych słynnych benefitów. I ci ludzie nie zajmują się absolutnie niczym, tylko i wyłącznie konsumpcją. Dostają pieniądze w pewnej ograniczonej, ale dla nich jak najbardziej wystarczającej ilości, czyli tak jakby można byłoby zasymulować, że ktoś, który dostajemy tą energię i możemy z nią swobodnie sobie z niej korzystać i nie robią z nią nic. Przejadają i przeoglądają jej przez telewizor, ewentualnie czasami wytaczają do ogródka grilla i smażą kiełbaski. No więc oczywiście w czystej analogii, w takim czystym w przenośni można by było powiedzieć, że niestety część społeczeństwa od razu byłaby stracona na starcie ze względu na to, że właśnie tą technologię wykorzystywaliby do tego, żeby w twórczy sposób nic nie robić, niczym się nie zajmować. Natomiast ja zawsze mam nadzieję, że mimo wszystko wśród ludzi istnieje ogromna część, być może większa część ludzi, którzy by chcieli zrobić coś ze światem z racji tego, że mamy na to czas, mamy na to pieniądze, mamy na to środki wszelkiego rodzaju i możemy to zrobić, to czemu nie? No poniekąd jak przykładem takim mogą być osoby, które przecież mamy też osoby o takich zasobach finansowych na tym świecie, że mogliby w ogóle nic nie robić. A jednak robią, a jednak, prawda, angażują się w różne rzeczy, w różne projekty, z różnych pobudek, natomiast fakt faktem robią coś, wiele takich osób jest, więc jednak tutaj też mamy kolejny przykład praktyczny, że jest i tak, i tak. Ja tu myślę, że to wszystko wiąże się też z edukacją. Kto został wykształcony na osobę, która będzie jakoś twórczo działać, inwestować swój czas, ten będzie to robił niezależnie od tego, czy ma już dostatecznie dużo pieniędzy, czy nie. A ktoś, kto został po prostu nauczony bycia tylko tym trybikiem w maszynie i powie się mu, że okej, dzisiaj ty trybiku nie musisz się kręcić, a i tak będzie dobrze, no to wtedy, jeżeli osoba nie została niczego więcej nauczona, no to też prawdopodobnie nic więcej sama z siebie nie zrobi. Więc tutaj się wszystko też sprowadza do edukacji, o której tak często mówię na naszych audycjach, że my szukamy często daleko i zastanawiamy się, jak zmienić świat, jak w ogóle to wszystko wykombinować. Natomiast prosta sprawa, podstawowa sprawa, kiedy wreszcie nasze szkoły zaczną uczyć kreatywnego życia? Kiedy przestaną powszechnie uczyć, jak bycia trybikiem w maszynie, nie zadającym pytań, i zaczną uczyć naprawdę kreatywności, samodzielności, zaradności, pomysłowości i tych wszystkich pozytywnych cech, które by się przydały, bo to jest podstawowa sprawa. Jakie my tworzymy pokolenia, taka będzie przyszłość. Tutaj w Polsce, ponieważ nasza edukacja strasznie leży, edukacja i kultura, jeśli chodzi o nakłady na kulturę prawdziwą i taką dostępną dla przeciętnego człowieka w społeczeństwie, a nie tylko dla sfer wyższych,
to wszystko leży i to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, takie podejście, ponieważ to jest ustawienie naszych losów, przyszłych pokoleń na określone tory i te tory będą takie, a nie inne. Już dzisiaj można pewne rzeczy powiedzieć, ponieważ można to stwierdzić na bazie tego, jakie pokolenia tworzymy, jakie pokolenia kształcimy, w jaki sposób, na co nakierowujemy. Także mi się wydaje, że tutaj w tym wszystkim naprawdę edukacja i uświadamianie ludzi jest bardzo ważne. Tutaj dlatego akurat takie pogadanki jak najszerzej dostępne, to co ważne, żeby to wszystko docierało do jak największej ilości osób. Po prostu zwracanie uwagi na pewne rzeczy, pokazywanie pewnych rzeczy, to jest absolutnie ważna sprawa, ponieważ nigdy się nasz świat na lepsze nie zmieni, jeżeli ludzie nie będą mieli świadomości, że mogłoby być inaczej. Także myślę, że ta edukacja to jest coś, co warto o tym wspomnieć. Absolutnie tak. I popatrz, że prędzej czy później w każdej naszej dyskusji, niezależnie od tego, o czym by było, dochodzimy cały czas właśnie do tego samego wniosku, że jeżeli społeczeństwo nie będzie uczone, jak żyć kreatywnie i jak tworzyć rzeczywistość wokół siebie własnymi rękami, jakby, że w ogóle mogą mieć taką możliwość, to nigdy nigdzie daleko nie zajdziemy absolutnie w żadnej kwestii. Czy to jest kwestia, nie wiem, gotowania własnego obiadu, czy zdania się na to, że ktoś w pudełeczku pod folią zamknie coś, co nam będzie smakować, czy to jest kwestia robienia czegoś naprawdę wielkiego na skalę światową, co jest w stanie na przykład zmienić życie ludzi, to my nie będziemy mieli tego wewnętrznego takiego kompasu, który będzie nam mówił, że robienie czegoś dla robienia samego siebie, sztuka dla sztuki, żeby coś zdać siebie, coś sobie wyprodukować, że to jest już wystarczająco dobre, żebyś był wartościowym człowiekiem, wartościową częścią społeczeństwa, że to jest podstawa do tego, żeby jakby siebie doceniać, to ludzie nie będą chcieli po to sięgać, bo jak na razie człowiek, który robi coś z siebie albo coś dla innych, to jest po prostu zwykły frajer, który nie ma nic do roboty i traci własny czas i własną energię. Tutaj chciałem, pozwól, że ci wejdę w słowo, bo nasunęła mi się taka myśl, że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bycia potrzebnym, poczucia bycia potrzebnym, prawda? I to się różnie objawia, ponieważ dzisiaj część ludzi myśli, że wtedy spełniają się jako potrzebna jednostka, jeżeli postępują w społeczeństwie tak, jak ich nauczono. Natomiast właśnie wszelkie kreatywne działania, takie, które nie są jakby, nie wynikają z tego, co zostało zaszczepione w ramach tego systemu, mogą się niektórym osobom wydawać niepotrzebne, jak zbędne, prawda? A człowiek chce być potrzebny, więc jeżeli człowieka wychowamy na eleganckiego niewolnika, robotnika, to on, żeby się czuć potrzebnym, to on będzie potrzebował w tym momencie tej roli niewolnika w społeczeństwie i niczego innego. Więc tutaj jest kwestia też pewnej samoświadomości, kiedy człowiek czuje, że coś wnosi do otaczającego świata, ponieważ uważam, że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest czuć się potrzebnym i czuć, że wnosimy coś, że robimy coś, co ktoś w jakiś sposób docenia, na czym ktoś się rozwija, na czym ktoś w jakiś sposób coś buduje. Bardzo prosty schemat w rodzinach, często rodzice po prostu czerpią satysfakcję z tego, że dzieci utrzymują, pomagają im się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Ta rola czasami nawet przesłania niektórym osobom rzeczywistość, to znaczy niektóre osoby już potem nie potrafią odnaleźć same siebie i jakby swojego miejsca w przestrzeni życiowej, ponieważ całkowicie potrafią się zatracić w tym życiu dla innych, że ja na przykład jestem ojcem, żywicielem rodziny i to jest moja rola i nic innego nie widzę poza tym. Natomiast wszystko się sprowadza do potrzeby, chęci bycia potrzebnym, przydatnym, użytecznym dla kogokolwiek. I to za pomocą budowania pewnej świadomości można pokazać i pomóc ludziom zrozumieć, że bycie potrzebnym
I wnoszenie czegoś do świata to jest również sztuka, to jest również wiele aspektów związanych z samorozwojem, wiele aspektów związanych z bardzo nowatorskim myśleniem w dziedzinach naukowych. Właśnie to jest często odchodzenie od tych utartych schematów, ponieważ to faktycznie posuwa naprzód tą cywilizację. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, co by sprawiło, że ludzie jednak mający dostatecznie dużo środków do spokojnego życia zapewnionych, co by mogło nas uratować i co by mogło pchnąć do przodu, to właśnie ta potrzeba, ta chęć wnoszenia czegoś, która prawdopodobnie jednak by się z czasem, tak sobie teraz myślę, że z czasem u coraz większej ilości osób by się zaczęła pojawiać. Po czasie takiego byczenia się i odstresowania po trudach życia dzisiejszego, takie jakie znamy, z pewnością coraz więcej ludzi by po prostu miała potrzebę coś kreatywnego stworzyć, coś wnieść do otoczenia, więc może wcale ta wizja pesymistyczna niekoniecznie musiałaby mieć miejsce. Może byłoby tak, że za jakiś czas wszyscy po prostu wzięliby się za robienie czegoś, bo uznaliby, że po prostu ma to sens i tyle. Mówisz, to jest zawsze jeszcze takie pytanie o jakiej próbce jakby społeczeństwa, jakiej grupie społeczeństwa myślimy głównie, kiedy wypowiadamy różnego rodzaju opinie, bo bardzo łatwo jest jakby widzieć świat i wyobrażać sobie, jak będzie wyglądał świat, jeśli będziemy się wspierać tylko i wyłącznie na przykład na jednej zamkniętej grupie, która wydaje nam się reprezentatywna dla wszystkich. Tak jak na przykład ja bardzo interesuje się generalnie craft, czyli sztuką, jak to się nazywa? No, sztuką, rękodziełem generalnie rzecz biorąc, arts and crafts. To widzę, jak nieprawdopodobne rzeczy potrafią robić ludzie, którzy chcą rzeczywiście zrobić coś dla siebie, dla innych, żeby poprawić sobie życie, wygodę, żeby się podzielić różnego rodzaju nowinkami, osiągnięciami, doświadczeniami. I to jest niesamowite, bo tak naprawdę jak ja wchodzę na różnego rodzaju strony, które bardzo lubię, między innymi na Pinterest, to jest taki serwis, który oferuje różnego rodzaju kwestie dzielenia się swoimi zainteresowaniami, to jest jak tornado, po prostu porywa człowieka nieprawdopodobna wprost siła kreatywna, która płynie z ludzi, którzy jakby należą do tej samej grupy wspólnej. Ja podejrzewam, żeby 10 czy 20 takich osób wpuścić razem do hurtowni budowlanej, z połączonej na przykład z materiałami związanymi ze sztuką generalnie rzecz biorąc, z rękodziełem, to zrobiliby cuda. Natomiast ja taka sama, tak niesamowicie wprost nastawiona na tego typu twórczość, a przeniesiona do środowiska ludzi, których widzę, kiedy jestem w pracy, to jest zupełnie inny świat, dlatego że w pierwszym świecie to, co się dzieje na zewnątrz, wszystkie te brudy, wszystkie te syfy, wszystkie ta cała ta manipulacja, jakby wydaje się odbijać się od tych ludzi jakby przez taką szklaną szybę. To w ogóle do nich nie dociera. Oni żyją we własnym kreatywnym świecie. Natomiast ta grupa, druga grupa ludzi, o której mówię, o którymi mam kontakt, to są ludzie, którzy każdego dnia wstają rano, otwierają oczy i mówią: nienawidzę wszystkiego i wszystkich. A przede wszystkim zaczynam od tego, że nienawidzę siebie. I skoro świat o mnie nie dba, to ja nie będę dbał o świat. Skoro ja nikogo nie interesuję, zaczynając od rządu, kończąc na własnych rodzicach, to ja nie będę dbał o nikogo innego. To są ludzie, którzy wychodzą na ulicę, którzy niszczą czyjąś własność, którzy nie mają do nikogo szacunku, którzy tak naprawdę jedyne, co mają wewnątrz siebie, to jest nagromadzające się i narastające poczucie zagrożenia, z którym się wiąże tylko i wyłącznie narastające poczucie potrzeby wyładowania agresji. Teraz, jak my mówimy o tym, że ludzie zrobiliby coś twórczego i fantastycznego z tą technologią, to w pierwszej grupie jak najbardziej. Jestem po prostu pewna w 100%, że postawiliby świat na głowie, zbudowaliby drugą wieżę Babel, nie trzeba byłoby im mieszać języków. Natomiast kiedy myślimy o tym, że nie daj Boże jest tak, że dajmy na to 60% przeciętnego zachodnioeuropejskiego społeczeństwa jest właśnie taka, że nienawidzi świata za to, że świat nienawidzi jego, to z tego człowieka już nic nie będzie. Teraz pytanie, jak on wychowa swoje dzieci, czy wychowa na wspaniałego, kreatywnego człowieka, który we wszystkim widzi coś, co można zmienić i coś, co można poprawić, czy również na takiego nienawidzącego, małego człowieka, który już od samego początku kopie inne dzieci i wywala na wszystkich język, bo
świat nie ma do niego szacunku. A z drugiej strony, a z drugiej strony często te często działa to na zasadzie przeciwieństw. Znam wiele osób, które wychowały się w beznadziejnym otoczeniu, w beznadziejnych okolicznościach przyrody, tak to nazwijmy. Natomiast to dało im jakby bodziec do tego, żeby jednak coś osiągnąć, więc tutaj nie da się tego generalizować. Ja w każdym razie byłbym daleki od stwierdzenia, że każde pokolenie będzie takie samo jak jego rodzice. Czasami jest dokładnie odwrotnie i całe szczęście, nie wiem, trudno powiedzieć, od czego to zależy. Tutaj możemy już wchodzić w ogóle w teorię reinkarnacji, w teorię genetyki i szukać jakby wzorca, który sprawia, że jedna osoba w takich okolicznościach pójdzie w jedną stronę, a druga w zupełnie inną. Także myślę, że Czasami ludziom potrzebne jest to dno, żeby zobaczyć, że chcą wybrać inny kierunek. Ja w swoim życiu również czasami musiałem coś z jednej strony sprawdzić, żeby wiedzieć, że na przykład tego zupełnie nie chcę, to jest coś, co mi się zupełnie nie podoba i potem wybierałem kierunek, który uważałem, że jest po prostu zdecydowanie lepszy, więc na szczęście nie jest tak jednotorowo, moim zdaniem, żeby przez te pokolenia, które, tak jak powiedziałaś, bo niektóre pokolenia są już, nic z nich nie będzie. Natomiast co będzie z ich potomków? Jest to, moim zdaniem, kwestia otwarta. Ja przynajmniej tutaj podchodzę do tego, może nie super optymistycznie, ale z pewną nadzieją. No nie z pewnością. To nie jest tak, że ja też staram się czegoś tutaj generalizować i mówię, jakby wpadł w szambo już z samego początku z racji swojego urodzenia, to już jest po nim. Oczywiście absolutnie myśli, bo również znam mnóstwo osób, które też pochodzą z fantastycznych, kreatywnych, niesamowitych rodzin, które jakby mają i dzielą się wewnątrz tej swojej rodziny niesamowitą ilością fantastycznych wartości, a mimo wszystko gdzieś tam się zdarza zawsze jakaś czarna owca, która ma to wszystko gdzieś i po prostu jakby nie jest kompletnie nieprzemakalna na dobre wpływy, więc to się zdarza i zarówno w jednej, i w drugiej grupie, i w każdej innej grupie również. Tylko właśnie chodzi o to, żeby sobie zadać to pytanie, jaki procent społeczeństwa stanowią ludzie, którzy chcą zacząć w ogóle, zacząć od tego, żeby się chcieć w ogóle zacząć czymkolwiek interesować, bo na przykład odbiorcami tego typu technologii, na przykład chętnymi na tego typu urządzenia, czy będą ludzie, którzy się nie interesują, niczym nie słyszeli, niczego nie czytają i właściwie świat kończy się gdzieś tam w okolicy panoramy i wyłączają telewizor i idą spać. No nie, to będą ludzie, którzy będą odbiorcami tego typu technologii na samym końcu, wtedy, kiedy ktoś mu powie, słuchaj, palcem patrz, to działa, pół świata tego używa, teraz ty spróbuj. No dobra, no to jak skoro wszyscy już używają, to ja też spróbuję. Ale z odbiorcami technologii jest taka zasada, że tutaj z marketingu troszeczkę wiem, jak to wygląda. Zawsze jeśli chodzi o nowe technologie, nowe wynalazki, które wchodzą na rynek, to zawsze mamy tak. Jest grupa osób, nie wiem, jakie teraz nazwać, wyleciało mi słowo, natomiast grupa osób, które lubią być tymi pierwszymi, pionierami, to właśnie te osoby kupią za grube pieniądze pierwszy telewizor plazmowy tylko dlatego, żeby go mieć, pierwszego smartfona, tylko dlatego, żeby go mieć, ponieważ czują się fantastycznie, że są pierwsi. Potem są osoby, które powiedzmy, widząc to, zaczynają się interesować, więc one też kupują i na końcu jest oczywiście ta grupa, o której powiedziałaś, jest taka grupa, którzy przez lata mówią nie, ale oni na samym końcu, kiedy już całe społeczeństwo to ma, to oni też to w końcu kupią. Więc też jest z tymi technologiami, z nowymi wynalazkami, też trzeba zawsze brać pod uwagę, że są takie właśnie trzy co najmniej grupy ludzi i oczywiście ta grupa pierwszych zainteresowanych jest zazwyczaj mniejsza, ale ona jest bardzo tutaj krytycznie ważna i wielu wynalazców, wiele firm z nowymi technologiami naprawdę zdaje sobie z tego sprawę i korzysta z tej grupy odbiorców, ponieważ część ludzi naprawdę czuje się świetnie, jeżeli ma, nawet jeżeli to jest prototypowa technologia, nawet jeżeli ona jeszcze nie działa super, super dobrze, ale właśnie z tego tytułu, że to jest prototypowa nowa technologia, ci ludzie to kupią. Więc naprawdę społeczeństwo jest tutaj różne. Nie musimy od razu trafić do wszystkich dookoła. Wystarczy, że właśnie, że zwrócimy uwagę osób, które lubią być tymi pionierami.
I wśród konsumentów, wśród odbiorców zdecydowanie taka grupa istnieje. Zgadzam się z tobą jak najbardziej, tylko w tym wypadku, kiedy mówimy o tych części społeczeństwa, która kupuje jako pionierzy, a potem na nimi następuje ta wielka buła ludzi, którzy walą do sklepu, żeby mieć, bo to jest coś nowego, bo to jest coś fajnego, to wymaga swego rodzaju przygotowania gruntu, jakby przekonania odbiorców do tego, że to jest fajne, to jest medialne, to jest związane z rozrywką, to jest związane z twoją wygodą. A kiedy rozmawiamy o różnego rodzaju hipotezach, czy różnego rodzaju sposobach przemycenia tej technologii jakby poza wiedzą władz, sfery trzymającej władzę, to w tym momencie trudno nam jest wyobrazić sobie skonstruowanie rynku poza ich świadomością, poza jakby wiedzą czy wpływami tej właśnie grupy trzymającej władzę, tak żeby to się stało na tyle medialne i popularne, żeby każdy tego chciał, bo to nie jest iPod. To nie jest... To jest co najmniej trudne zadanie, żeby to miało być po cichu. No nie da się zrobić rewolucji po cichu, moim zdaniem, szczerze powiedziawszy. Chyba żeby doszło do tego, że dużo ludzi naprawdę się zainteresuje i zacznie, tak jak, nie wiem, weszła w pewnym momencie moda na diety i ludzie po prostu w zaciszu domowym dowiedzieli się o jakiejś diecie, no to stosowali bez żadnego wielkiego, odgórnego nakazu, przykazu czy zezwolenia, więc może, natomiast no nie jest to faktycznie przypadek iPhone'a, to nie jest coś, co można zrobić po cichu, to naprawdę musiałaby pojawić się właśnie moda i na przykład moda na ekologię, chociaż ona różne formy przybiera, ale na przykład tutaj to jest dobra rzecz, ponieważ moda na ekologię sprawia, że nawet jeżeli osoby z próżności po ekologiczne produkty sięgną, to i tak zrobią dobrze, więc jak najbardziej. Tworzenie, właśnie tutaj dochodzimy do słowa klucz, moda. Jakkolwiek ja na przykład jestem osobą, która nigdy nie interesowała się modą. Ja nie podążam za trendami, ja je tworzę. Tak nieskromnie powiem. Natomiast faktycznie tworzenie mody na różne rzeczy, właśnie cokolwiek byśmy chcieli wprowadzić do społeczeństwa, cokolwiek uważamy, że jest pozytywne, cokolwiek uważamy, że jest warte tego, to powinniśmy stworzyć modę i jeżeli ktoś nie da się zachować podejścia, chcę, żeby to było undergroundowe i nie chcę, żeby to było modne, bo się brzydzę modą. Ja na przykład powiem, brzydzę się modą, w tym momencie zamykam sobie drzwi jakiekolwiek, ponieważ my musimy stworzyć modę, żeby coś było, zainteresowało ludzi i żeby ci ludzie chcieli to mieć. To jest po prostu tak proste. Tak, tylko jeszcze popatrz, tak, że my stanowimy swego rodzaju, tak jak ty mówisz, że zaznaczasz trendy, my możemy w tej chwili tworzyć modę i jakby być jej pionierami w kontekście tego, czym się zajmujemy i co nas interesuje. I że zaczynając od tych wszystkich ezoterycznych teorii, które jeszcze były popularne 10 czy 15 lat temu, dzisiaj jadąc przez wszelkiego rodzaju zdrową żywność, świadomość ekologii, świadomość tego, jak funkcjonuje ludzkie ciało w zderzeniu z zanieczyszczeniem środowiskiem i tak dalej, to wszystko może już w tej chwili być przygotowywanie gruntu na to, żeby taka rewolucja w ogóle mogła mieć miejsce. I więcej ludzi będzie coraz bardziej świadomych potrzeby takiej technologii, uzasadnienia wprowadzenia takiej technologii i jakby będzie bardziej wyzwolona wewnętrznie i będzie bardziej zdawać sobie sprawę z tego, że to, co nas najbardziej zabija, to jest właśnie to zniewolenie. To im więcej ludzi będzie w tej właśnie kategorii, w tej dziedzinie będzie bardziej wyedukowana, tym łatwiej będzie z czasem wykreować modę na przykład bycie człowiekiem, który będzie dążył do tego, żeby posiadać w domu na przykład generator wolnej energii, jakiejkolwiek by ona nie była. Więc my możemy teraz się tak odgraniczać i odcinać się od tego, że my nie jesteśmy za bardzo gadżetomaniakami, ani jakimiś tam modniarskimi osobami, natomiast może to jest nurt, który ktoś może nazwać modą, ale w rzeczywistości wielkim początkiem, naprawdę początkiem, źródłem wielkiej rzeki, która z czasem porwie coraz większą ilość osób, że jakby ta korzystanie z wolnej, czystej, ekologicznie energii może być jakby konsekwencją sposobu myślenia, jaki myślą ludzie, których ty, ja, Kuba i ci wszyscy, którzy nas słuchają i mnóstwo innych osób, które mamy na swoich listach znajomych, czy na Facebooku, czy
którzy rozmawiają o tych samych rzeczach, którzy chcą od życia coraz więcej tych samych rzeczy. Zaczynamy mieć wspólne tematy, spotykamy osoby gdzieś u znajomych czy kogoś, nagle się okazuje, że i on chce być wolny, i ja chcę być wolny. On chce być wolny pod względem energetycznym, ja chcę być wolna pod względem finansowym, ktoś inny chce być wolny pod względem na przykład wolności, jeśli chodzi o wybór tego, co będzie jadł. Natomiast wspólny nurt myślenia już istnieje i on już jest wartki na tyle, że naprawdę widzimy, jak mnóstwo osób się tym interesuje. I to już jest moda. My nie lubimy słowa moda, ale to jest właśnie coś takiego. Także ja pod tym względem uważam, że to jest bardzo pozytywne oczywiście zjawisko i uważam też, że tacy ludzie jak my, to jest pokolenie powiedzmy 20 do 30 w tej chwili, ludzie, którzy są najbardziej tym zainteresowani, to są ludzie, którzy już w tej chwili za parę lat będą mieli swoje własne dzieci i te dzieci będą nie mniej bardziej sfiksowane na te wszystkie tematy niż rodzice, więc już szansa na to, żeby to zaczęło ruszać się naprawdę względem woli społeczeństwa vox populi, to jest na to naprawdę wielkie szanse właśnie w tym momencie, kiedy my pozwolimy na to, żeby ta fala z nas zaczynała pływać i żeby porywała za sobą coraz... No zdecydowanie. Chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze troszeczkę do tematu głównego, ponieważ rozwinęliśmy się na temat społeczeństwa i jakby spraw mentalnych, mentalności społecznej. Natomiast wróćmy jeszcze troszeczkę do tematów związanych z alternatywnymi źródłami energii pod różnym względem. Tutaj chciałem Ci zadać takie pytanie, czy w ogóle wyobrażasz sobie świat oparty na czymś innym niż energia elektryczna, czy w ogóle, bo tak naprawdę nasza nauka, nasza fizyka jakby nam zasugerowały, że energia elektryczna jest dzisiaj dla nas po prostu rzeczą absolutnie niezbędną. Natomiast wiemy na przykład, to jest interesujący wątek, że urządzenia elektryczne, takie przynajmniej jakie my jesteśmy zdolni póki co budować, są bardzo podatne na zakłócenia elektromagnetyczne, produkowane m.in. przez naszą najbliższą gwiazdę, przez Słońce. I tak naprawdę Słońce jest w stanie dosłownie nam wszystko zresetować jednym błyśnięciem w sprzyjających warunkach. Więc czy my tak naprawdę, czy wyobrażasz sobie jakąkolwiek inną technologię, jakiekolwiek inne podejście, czy myślisz, że w ogóle takie coś istnieje? Czy nasza cywilizacja za jakiś czas przerzuci się na coś innego niż elektryczność? Czy to jest po prostu natura wszechrzeczy i energia elektryczna w takiej formie będzie cały czas na topie? To jest takie oczywiście troszeczkę w kierunku fantastyki idące pytania, ale powiedzmy, puśćmy tutaj wodze wyobraźni i co myślisz na temat właśnie energii elektrycznej? Jeśli jest takie, jest taka... Jest coś innego, energia elektryczna, jest coś innego niż technologia oparta na przesyłaniu elektronów, jakby potencjału z miejsca na miejsce. Natomiast ja tego nie umiem opisać, nie umiem o tym mówić, nie umiem tego nazwać dokładnie w taki sam sposób, jak żaden człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie ósmego koloru. Żyjemy w świecie, który jest ograniczony w pewien sposób i to już w tym momencie jest nieważne, czy jest ograniczenie czysto fizyczne wynikające z naszego postrzegania, naszej percepcji, naszej zmysłowości. Ograniczenia narzucone sztucznie z zewnątrz przez rządy, które mówią, że nic innego nie jest możliwe. Natomiast wydaje mi się, że chodzą nam po głowie różnego rodzaju wiązania, czy różnego rodzaju wpływ na rzeczywistość, która nie ma związku z wysyłaniem czegokolwiek z miejsca na miejsce, niezależnie od tego, czy to jest Wi-Fi, czy to jest za pomocą ulubionych przez nas kabelków. Bo kiedy pomyślimy sobie, że rozmawiamy o tych wszystkich niesamowitych doświadczeniach i o tych wszystkich niesamowitych logicznych wnioskach, które płyną na przykład z prawa przyciągania, albo z tego, o czym mówi dr Bruce Lipton o wpływie na przykład na genetykę poprzez nasze zachowanie i poprzez nasze myśli i poprzez nasze emocje, to my widzimy, że co prawda my tego nie nazywamy tego technologią, bo dla nas technologia to jest coś, co kupujemy w pudełku, odpakowujemy, ściągamy folię i to jest technologia. To również jest technologia, ale to jest technologia, która wykracza daleko poza jakąkolwiek fizyczną, materialną strefę naszego funkcjonowania. I jeżeli
ja sobie wyobrażę, że byłabym w stanie na przykład być na tyle dobrze wyszkolona, uświadomiona i jakby nauczona kierować swoimi własnymi emocjami, żeby potrafiły na przykład wpływać na ludzkie zdrowie, to czy to nie byłaby technologia związana z medycyną? Jak najbardziej. Czy wszelkiego rodzaju alternatywne metody leczenia nie są tak naprawdę próbą odnalezienia gdzieś tam wewnątrz nas, czy wokół nas, tej właśnie ukrytej technologii, która nie wynika z tego, co się nam mówi, że to jest jedyny sposób na to, żeby wpływać na rzeczywistość. Albo ogrzewać... możliwość lewitacji na przykład, czy też teleportacji. Dokładnie, więc ja na przykład tak samo to niesamowite, ta niesamowita relacja z początku wieku tego Amerykanina, który pojechał do Tybetu i ponoć widział buddyjskich michów, którzy za pomocą trąb i za pomocą bębnów i odpowiednich piszczałek o różnej częstotliwości byli w stanie podnosić kamienie i transportować je na kilkadziesiąt metrów wysokie skarpy, na których budowali świątynie. Więc jeżeli my byśmy byli w stanie dłużyć tego typu doświadczenie, ewentualnie nauczyć się w jakiś sposób uczyć innych ludzi, wykorzystywać tego typu technologię, czysto technologię również energetyczną, bo już w tym momencie to nie chodzi o prąd elektryczny, ale energię samą w sobie. Zmienianie świata to jest przepływ energii z jednej formy do innej formy. To zawsze będzie kwestia energii, tylko nie, to nie będzie energia elektryczna oczywiście. Więc jeżeli byśmy byli w stanie zacząć mieć wpływ na to, w jaki sposób będzie skonstruowany budynek i nie będzie nam potrzebny prąd elektryczny, ponieważ my będziemy na przykład, bylibyśmy w stanie za pomocą siły naszego umysłu i potencjału naszych emocji skonstruować z materii fizycznej, czysto namacalnej, budynek tak, jakbyśmy chcieli, tak jak to robili na przykład ci buddyjscy mnisi, a być może i nie wiem, może budowniczy Pumapunku, czy jakiejkolwiek innej świątyni, czy jakiegokolwiek innego budynku, który jest dzisiaj pozostałością gdzieś w Ameryce Południowej, który się w ogóle wymyka naszemu pojmowaniu i naszej wyobraźni architektonicznej. To jak wyglądałaby świat, jakby wyglądałby świat właśnie wtedy? Ja wymyślam coś, to jest dobre i robię to, bo mogę. To jest w tym momencie, zastanówcie się, czy to brzmi przypadkiem tak, jak zrobił to Bóg w Genezis. Zrobił, pomyślał, wypowiedział słowo, czyli nadał energii swego rodzaju potencjał i myśl się stała rzeczą. W tym momencie osiągnęlibyśmy potencjał robienia absolutnie wszystkiego ze wszystkim. Poniekąd. Więc oczywiście. Poniekąd my sami jesteśmy, to znaczy nasze ciała są technologią, więc oczywiście. Być może nasze ciała są w ogóle tak skomplikowaną i zaawansowaną technologią, że sami jej jeszcze do końca w tym momencie nie rozumiemy. Tutaj znowu wracamy do kwestii tego, że prawdopodobnie nasze ciała są wynikiem jakiejś tam inżynierii na jakimś poziomie. Jak wiemy z kwestii ezoterycznych, oprócz poziomu fizycznego mamy jeszcze poziomy energetyczne, poziomy duchowe, jakie nazywamy czasami, natomiast to jest wszystko też poziomy duchowe, często to się ludziom kojarzy z czymś takim niematerialnym, w sensie w ogóle nie mającym związku z fizyką, natomiast nic bardziej mylnego, moim zdaniem wszystko jest fizyką, wszystko jest jakimś poziomem mechaniki, której my jeszcze w tym momencie nie ogarniamy, natomiast jak najbardziej działa na jakichś określonych zasadach, również świat duchowy, jestem przekonany, że działa na określonych zasadach, które można zrozumieć, można zacząć ich świadomie używać, więc tak naprawdę to wszystko jest również technologia. Ja myślę, że naprawdę o ile nasz świat jest skazany w dużej mierze na elektryczność, to za jakiś czas po pierwsze wszelkiego rodzaju energia związana z bezprzewodowością. Przewodowość jest w ogóle minioną epoką, już tutaj w telefonii, w niektórych dziedzinach już świat się bardzo zmienił. Natomiast myślę, że zmierzamy w ogóle do świata, w którym żadnej technologii przewodowej nie będzie. Być może technologia związana z przestrzenią, w której żyjemy, i bezpośrednio pozyskiwaniu z tej przestrzeni energii to jest w ogóle słowo klucz, ponieważ my w tym momencie umiemy pozyskiwać energię
jakby z pewnych form już, form tej zmaterializowanej energii, czyli mamy, nie wiem, kulę słoneczną, na której zachodzą procesy termojądrowe, tworzy się ciepło i tak dalej, jakieś promieniowanie, my możemy to przetworzyć. My potrafimy rozpalić ogień i tą energię zebrać, natomiast tak naprawdę przestrzeń, która nas otacza, zapewne sama w sobie musi posiadać, sama z siebie musi posiadać właściwość produkowania energii, ponieważ de facto wszystkie zjawiska fizyczne wokół nas jakby na to wskazują, że one się skądś wzięły, czyli jakaś energia została skądś, z jakiejś tej pustki, nazwijmy to, wzięta z tej pustki i ukształtowana w coś, więc być może tą energię pustki, tutaj tak to obrazowo nazywając, być może ludzkość w końcu nauczy się z niej korzystać i wówczas prawdopodobnie okaże się, że jest jej nieograniczona ilość, zupełnie nieograniczona ilość. Co z tym zrobimy, to jest inna sprawa. Podejrzewam, że jeżeli odkryjemy technologię, która by nam pozwalała z pustki czerpać nieograniczone zasoby i to jeszcze po prostu na zasadzie szybkiego, nie na zasadzie takiej, że mamy jakiś mały generatorek, który tam ileś tam z kilowatów nam wyprodukuje na godzinę, tylko na zasadzie, że bierzemy dowolną ilość w dowolnym czasie, no to będzie oczywiście też kolejne zagrożenie, kolejny próg pewnej odpowiedzialności, która stanie przed ludzkością, ponieważ energia atomowa, jak wiemy, kiedy się pojawiła, no ludzkość bardzo szybko stworzyła z tego broń, która potencjalnie mogła roznieść Ziemię na drobne kawałeczki w przestrzeni. Tak samo będzie prawdopodobnie z technologią, kiedy odkryjemy możliwość właśnie pozyskiwania nieograniczonych jej zasobów z przestrzeni wokół nas. Więc jak to będzie, zobaczymy. Natomiast myślę, że właśnie w tym kierunku zmierzamy. Coraz większe uniezależnienie się od tych jakby gotowych, zmaterializowanych źródeł energii i coraz bardziej w kierunku tego, żebyśmy dostrzegali, że ta energia jest wokół nas. Zresztą Nikolaj Tesla, o którym byśmy dzisiaj mówili, tak naprawdę w swoich badaniach naukowych, które prowadził, zainspirował się tak naprawdę pracami ezoterycznymi, które mówiły o tym, że wokół nas istnieje pole eteryczne, jest energia eteru. I w ezoterycznych pismach to było różnie odpisane, czasami bardziej mgliście, czasami mniej. Natomiast była mowa o tym, że wszędzie wokół nas jest pewien rodzaj pola energetycznego i Tesla po prostu stwierdził, ok, skoro jest to pole, to być może można byłoby czerpać z niego energię, być może za jego pomocą można byłoby przesyłać w ogóle energię, przesyłać informacje, więc tak naprawdę do badań jak najbardziej naukowych, które zresztą odniosły sukces, to nie była teoria, która została teorią, tylko to była teoria, która zaczęła nabierać realnego kształtu i realnie, doświadczalnie jakby zaowocowała tym, że w końcu na przykład przesyłamy fale radiowe, zresztą mówi się o nadawaniu w eterze. Przecież jeżeli mówimy o radiu, to mówimy o nadawaniu w eterze. To jest takie po prostu potoczne określenie, więc dlaczego w ogóle mówi się o nadawaniu w eterze? Przecież to jest ezoteryczne w ogóle określenie pola eterycznego, które jest wszędzie wokół nas i tak dalej, więc zobaczcie, jak tutaj nauka nawet już na tym etapie, który mamy właściwie za sobą dłuższy czas temu, bo wynalezienie radia to jest już chwilę minęło, więc nawet na tym etapie nauka sięgnęła po nazewnictwo ezoteryczne i je wykorzystała, ponieważ sama nauka zainspirowała się w ogóle ezoterycznym ujęciem świata, więc tutaj zobaczcie, jak niesamowita w ogóle historia przed naszymi oczami miała miejsce. Także myślę, że jeszcze bardziej w tym kierunku ludzkość w pewnym momencie pójdzie, jeżeli będzie miała tą szansę, jeżeli dostaniemy taką możliwość, jeżeli się nie wykończymy wcześniej i tak dalej, że naprawdę zaczniemy o wiele bardziej korzystać z tej energii, która jest wokół nas i odkryjemy, że nie musimy sobie jej wyszarpywać, tylko jej jest naprawdę w przestrzeni ponad miarę. A ja ci coś powiem o eterze, bo teraz jak o tym zaczęłeś mówić, to chyba sobie zdałam sprawę,
z tego, w którym momencie daliśmy sobie wytrącić w ogóle argument tego, że jest coś takiego jak źródło nieograniczonej energii, ponieważ nie wiem, pamiętacie, jak byliśmy w podstawówce, my jesteśmy jeszcze tego starszego pokolenia, o jeden krok wstecz, i zarówno w podręcznikach już czwartej klasie z fizyki, z podstawówce, jak i potem w podręcznikach w liceum było wyraźnie napisane, że oczywiście eter jako sam sobie był pojęciem czysto filozoficznym, nie mówiło się wtedy o ezoterycznym, ale czysto filozoficznym, został jakby wprowadzony, wymyślony do kultury, przenicowany przez greckich filozofów, no ale w miarę jak postępował, jakby następował postęp technologiczny, rozwój cywilizacji, czas oświecenia i potem rewolucja przemysłowa, okazało się, że eter jako taki sam w sobie nie istnieje. I co się stało w tym momencie? Jakby nauka i jakby dzieci, które słyszą o czymś takim, uznały prostą rzecz. Ktoś mówił kiedyś w Grecji o tym, że wszystko jest wielki karton i w tym kartonie stoi słoik, a my siedzimy w tym słoiku. I teraz co by to oznaczało, że poza słoikiem jest wielki karton? Że można stłuc słoik, wyjść ze słoika i rozejść się po kartonie, prawda? Prosta sprawa. Natomiast w momencie, kiedy nauka jako taka dzieciom mówi, że karton nie istnieje, czyli eteru jako takiego nie ma, to młodemu człowiekowi natychmiast wyobraźni pozostaje tylko i wyłącznie fakt, że wszystko, co nas otacza, to jest ten słoik, który jest tak naprawdę tą fizyczną skorupką, poza którą nic nie istnieje. No i teraz eter jako taki był przez setki lat, właściwie już potem ganiony za jakieś historyczne próby wytłumaczenia fizyczności, ewentualnie części duchowej i funkcjonowania człowieka czy każdej żywej istoty, i w ogóle był wyśmiewany. I jakby koronacją tego w ogóle jakiegoś takiego paranoicznego sposobu na to, żeby tego eteru się za wszelką cenę pozbyć z równań fizycznych i w ogóle z myślenia w fizyce o eterze, było doświadczenie Michelsona. Można sobie wpisać w internecie do wyszukiwarki, na pewno znajdziecie. To jest wielcy w tej chwili fizycy, którzy mają naprawdę otwarte umysły. Mówią, że to było najgorzej przeprowadzone i najbardziej wpływowe doświadczenie fizyczne, jakie kiedykolwiek zostało przeprowadzone w historii człowieka. Michelson razem ze swoimi współpracownikami zaparł się za wszelką cenę, że udowodni, że nie istnieje coś takiego jak eter. A przeprowadzili serię badań różnych, w zależności od tego, czy to chodziło o termodynamikę, chodziło jej również o prąd elektryczny, wszelkie możliwe przejawy fizyczności jako takiej, czyli przepływu energii, przekazywania energii, przekształcania się materii w energii i odwrotnie. Przeszli absolutnie wszystko, co tylko się dało, i powiedzieli, że eter nie istnieje. Ponieważ w żadnym ze zjawisk fizycznych nie znaleźli absolutnie żadnego przejawu siły lub przestrzeni lub punktu odniesienia, który miałby jakikolwiek wpływ na przewidywalne wyniki doświadczeń, które oni widzieli, jak będą wyglądały te wyniki doświadczeń, dlatego że doświadczenia były z racji oczywiście swojej historii znane i jakby ich efekty były oczywiste. Żeby nie skłamać, wydaje mi się, że to było w latach 50. XX wieku przeprowadzone doświadczenie. To miało tak niesamowity wpływ na fizyków, że fizycy kompletnie zamknęli swoją wyobraźnię na to, że może istnieć coś takiego jak subprzestrzeń, którą dzisiaj powolutku zaczynamy powoli odzyskiwać w myśli naukowej jako taki. I doświadczenie Michelsona było na tyle nieszczęśliwe, że ktoś go kiedyś porównał, i to wydaje mi się, że chyba nawet Richard Feynman, jeden z największych fizyków XX wieku, porównał doświadczenie to do jego nieszczęście tego doświadczenia do tego, że stoimy w przestrzeni, w pokoju wypełnionym powietrzem, bierzemy sobie palec, wyciągamy go wysoko w powietrze i mówimy, że nie ma powietrza w pokoju, ponieważ ja nie czuję jego ruchu. To właśnie próbowali za wszelką cenę znaleźć ludzie, którzy byli związani z doświadczeniem Michelsona. Nie widzieli przemiany, więc uznali, że wszystko, co istnieje, nie jest zanurzone w eterze. Eter się nie porusza, eter nie płynie, eter się nie zmienia, eter jest
źródłem, jakby tym takim pojemnikiem, czy jakby kanwą, osnową wszystkiego, co funkcjonuje. W latach 90. Armia Stanów Zjednoczonych, naukowcy w Armii Stanów Zjednoczonych wzięli się za doświadczenie Michelsona po raz kolejny. I do tego zaprzęgli absolutnie wszelką najwyższą technologię, jaka w tym czasie funkcjonowała. I przede wszystkim wzięli się za bardzo dziwne, szemrane zjawisko, które jest nazywane zjawiskiem efektem Casimira, o którym zaraz opowiem. I co się okazało? Amerykańscy naukowcy, związani oczywiście z wojskiem, czyli wiadomo, że efekt końcowy tych badań nie został opublikowany, przyznali się do tego, że znaleźli eter jako przestrzeń, w której funkcjonują zjawiska fizyczne, przemiany zjawiska fizyczne i chemiczne. Już w latach 90. Armia Stanów Zjednoczonych udowodniła doświadczalnie, że istnieje coś takiego jak eter. Z czym się bardzo ucieszył się Einstein, ponieważ on z samego początku mówił, że eter jako taki istnieje, bez niego nie ma sensu funkcjonowanie czegokolwiek. Teraz tak, czym jest efekt Casimira, co jest jednocześnie prawdopodobnie źródłem tego, jakby związane być może z efektem Casimira, było wszystkie te czary mary, które robił Nikolaj Tesla. Kiedy zbliżymy do siebie dwie płaszczyzny, blaszki jakiekolwiek, do odległości tak małej, że prawie bardzo trudno mierzalnej, na tej bardzo małej przestrzeni nie istnieje już jako takie ruchy powietrza, czyli obijanie się molekuł tlenu, czy azotu, czy dwutlenku węgla o ścianki tych dwóch zbliżonych do siebie przestrzeni, a więc ta przestrzeń jest naprawdę bardzo maleńka. I efekt Casimira to jest tego rodzaju pojawiające się spontanicznie, kompletnie losowo, fluktuacje, w wyniku których pomiędzy tymi płytkami zaczynają się pojawiać ładunki elektryczne, które niosą sobie ze sobą potencjał elektryczny nie wiadomo skąd. Ponieważ te płytki są w żaden sposób nie naładowane elektrycznie, otoczenie tego doświadczenia jest kompletnie obojętne elektrycznie, natomiast pomiędzy płytkami pojawiają się elektrony, które praktycznie wyskakują z przestrzeni znikąd. I również w tej przestrzeni za chwileczkę, w bardzo krótkim okresie czasu, znikają. Efekt Casimira. Bardzo ciekawe. Znajdziecie, jest niesamowita rzecz. To zostało nazwane jako tako ciśnieniem próżni. Czyli w próżni istnieje pewnego rodzaju siła, czy poza próżnią, czy u podstaw próżni istnieje swego rodzaju siła, która powoduje, że na bardzo mikroskopijnym, bardzo małym poziomie istnieje fluktuacyjne pojawienie się i znikanie energii. Są naukowcy, którzy już w tej chwili, w latach po 2000 roku, czytałam gdzieś kiedyś artykuł, którzy chcą wykorzystać efekt Casimira do tego, żeby nie tylko generować z niego małe ładunki elektryczne, które byłyby potrzebne na przykład w elektronice, ale również byliby w stanie stworzyć podzespoły elektroniczne, które na przykład są związane z swego rodzaju małymi mikrourządzeniami, które podlegają tarciu, czyli ścierają się i bardzo szybko się niszczą i trzeba je wymieniać. Dzięki temu, że nie dotykałyby się kompletnie, tylko jakby znajdowałyby się w tej odległości Casimira, to ten potencjał, który powstawałby pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami, które się tak naprawdę nie dotykają, powodowałby, że ruch byłby czysty, bez tarcia i praktycznie bezstratny, jeśli chodzi o energię, i również bezstratny, jeśli chodzi o materiał, z którego zostały zrobione, wykonane obydwie powierzchnie. Więc efekt Casimira jako taki zaczyna powolutku wkraczać w technologię, natomiast nadal naukowcy boją się zadać pytanie, skąd płynie, skąd pojawia się ten fluktuacyjny efekt, o którym mówił Einstein, o którym mówił Penrose, o którym mówił Feynman i mnóstwo jeszcze innych naukowców, że to jest właśnie źródło wszelkiej energii. I bardzo często, nie wiem, na pewno podejrzewam, że Wiktor na pewno wie, jest coś takiego jak, czekajcie, bo zgubiłam myśl, myśląc o Wiktorze. Kiedy się robi zadanie fizyczne, szczególnie na studiach, jak się już na przykład jest, nie wiem, na astronomii, na fizyce, na tego typu, typu kierunkach, bardzo często pojawia się coś takiego jak rozwiązanie fizyczne i rozwiązanie niefizyczne danego zadania. I naukowcy jako tacy, przede wszystkim akademicy, odrzucają rozwiązanie niefizyczne, mówiąc, że one nie mają wpływu na rzeczywistość i są tylko i wyłącznie inną hipotetycznym rozwiązaniem danego zadania. Czyli na przykład pamiętacie z liceum, że było zadanie, w którym było efektem
wynikiem końcowym jest 3 lub minus 3, ale minus 3 jest niefizyczne, więc nie myślimy o nim, więc akceptujemy, że rozwiązanie równe 3 to jest właściwie to właściwe. Czyli zamykamy się znowu w tej fizycznej, czysto jakby tej trójwymiarowej rzeczywistości. Natomiast wygląda na to, że te niefizyczne rozwiązania to są elementy, które zbadane głębiej mogą się okazać, że mogą nam wyjaśnić i pokazać, w jaki sposób funkcjonuje ta właśnie subprzestrzeń i ta przestrzeń, że to są zjawiska, które są, to jest opis zjawisk, jakie występują w przestrzeni, która jest inna niż materialna, jeśli wiesz, o co mi chodzi. To jest ta fizyka, która istnieje w tej właśnie ezoterycznej, eterycznej przestrzeni, subprzestrzeni, czymkolwiek, jakkolwiek by to inaczej nie nazwać. Więc nauka jako taka broni się bardzo przed uznaniem tego typu zjawisk. Bardzo często, kiedy już widzimy, że na przykład gdzieś w rozwiązaniu pojawia nam się minus, nieskończoność, to już uznajemy, że zrobiliśmy błąd. Natomiast Einstein bardzo długo twierdził, że szczególnym rozwiązaniem jego E równa się MC kwadrat jest to, że kryje się tam praktycznie nieograniczona właśnie ilość energii, która musi z czegoś wynikać i wygląda na to, że jego teoria znowu jest pierwsza, natomiast powolutku oczekuje to na potwierdzenie. Jeśli się tak naprawdę okaże, to nie będziemy potrzebować zimnej fuzji, możemy nie potrzebować absolutnie żadnych innych alternatywnych źródeł energii, bo może się okazać, że nauczymy się, jak czerpać nieograniczoną ilość energii właśnie z tej przestrzeni, subprzestrzeni, która jest jakby oddzielona, w ogóle istnieje wśród nas i w nas i wokół nas wszystkich, natomiast my kompletnie nie mamy do niej dostępu. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Właśnie o tego rodzaju pozyskiwaniu wcześniej mówiłem, że to jest moja wizja przyszłości, która może się ziścić. No i byłoby super. Zdecydowanie. Dobrze, patrzę na zegarek, zostało nam 15 minut do 2 godzin, więc akurat jest czas na podsumowania. Bardzo zresztą fajny to teraz ten wątek z tych badań, które przytoczyłaś, fajnie, że to w ogóle wyszło. Także naprawdę dużo, dużo przed nami. Zobaczymy, kiedy w naszej cywilizacji zaczną się opłacać nowe technologie, ale to się zmienia, więc ja myślę, że owszem, że sytuacja obecna sytuacja nie będzie trwała wiecznie, że te nowe technologie zaczną się pojawiać. Rewolucja w elektronice przecież nastąpiła i postępuje cały czas. Taniość wytwarzania dzisiaj technologii elektronicznych jest niewyobrażalna z punktu widzenia tego, co było kilkadziesiąt lat temu, jeszcze powiedzmy 30 lat temu. To było nie do pomyślenia, wiele rzeczy, które są dzisiaj. Nikt z nas w dzieciństwie się nie spodziewał tak naprawdę, że tak szybko będziemy mieli cały komputer z multimedialnym, z kamerą, z możliwością oglądania filmów i tak dalej w telefonie bezprzewodowym. Także dużo rzeczy postępuje do przodu, więc być może również w kwestii źródeł energii za jakiś czas się coś zmieni, czego sobie i Wam życzę. A tak naprawdę propagowanie właśnie takich tematów i tworzenie tego bardziej otwartego podejścia, otwartego myślenia, również wśród naukowców widzę, że jak najbardziej ma miejsce. Jest dużo naukowców nowofalowych, tak można ich nazwać, którzy naprawdę śmiało sięgają po różne nowe teorie i nie tylko tworzą teorie, ale również podejmują się prowadzenia doświadczeń w celu ich zweryfikowania, chociażby przykład z kryształem czasoprzestrzennym, o którym dzisiaj mówiłem. Więc być może taka rewolucja faktycznie za jakiś niedługi czas nastąpi. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będziemy naprawdę spektakularne rzeczy mieli okazję obserwować. Zatrzymałem się tutaj, żeby dać Ci szansę, Monika. Wrzuciłam na czacie w tej chwili link do Wikipedii do efektu Casimira. Poczytali i próbuję też znaleźć doświadczenie Michaelsona, dlatego że jeżeli już się edukować, to dlaczego nie zacząć od początku?
dowiedzieć się A tak, właśnie, a skąd tak może zupełnie pochodzić przy taka. okazji, korzystając, bo mówiliśmy o tych doświadczeniach różnego rodzaju, o naukowcach z bardzo śmiałym podejściem, i tak mi się przypomniało, naszła mnie taka myśl, jakby świetny serial Big Bang Theory. Jeżeli ktoś nie widział Big Bang Theory, to jest coś, co wielu z Was powinno docenić. Jest to sitcom, czyli rzecz jak najbardziej komediowa. Opowiada o losach grupy przyjaciół, którzy są genialnymi naukowcami, pracującymi nad najbardziej złożonymi kwestiami w nauce, w fizyce itd. Jednocześnie są to po prostu totalnie ześwirowani miłośnicy science fiction, fantastyki, troszeczkę, a nawet bardzo oderwani od rzeczywistości. I właśnie to ich takie zamiłowanie do fantazjowania i do tego świata, w którym mogą wybiegać myślami bardzo, bardzo daleko, właśnie jest też ich jakby dodatkowym bodźcem i motorem do tego, żeby zajmować się nauką na poważnie i sięgać dalej. Więc świetny sitcom, jeżeli interesujecie się fantastyką, interesujecie się kwestiami, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli nowe technologie, to dużo świetnego humoru z tą tematyką w Big Bang Theory występuje. To jest angielska nazwa. U nas ktoś bardzo błyskotliwy, w cudzysłowie, stworzył inny tytuł. Otóż Teoria Wielkiego Podrywu. Big Bang Theory, ale Teoria Wielkiego Podrywu, no wybaczcie, ale te tłumaczenia są żenujące po prostu, ale to jest nasz polska cecha, że my tworzymy sobie naprawdę własne tytuły z jakiegoś dziwnego bufora podprzestrzennego z kiepskimi pomysłami chyba. Także to tak nawiasem mówiąc. Tak, najbardziej. Nawiasem mówiąc, dla wszystkich osób, które tutaj właśnie jak najbardziej nakręcają się wizjami nowych technologii, jak najbardziej takie rzeczy Was interesują. Sitcom jest pierwsza klasa, miłośnicy fantastyki, filmów, książek, komiksów, science fiction, Gwiezdnych Wojen, Star Treka, Gry o Tron, wszystkiego, superbohaterów. Wszystko to, co chcielibyście przełożyć na życie rzeczywiste i sprawdzić, czy można byłoby coś takiego zrealizować, a przecież to jest wielka inspiracja dla wielu dzisiejszych faktycznie współczesnych naukowców. Przecież wielu naukowców, wielu badaczy, inżynierów, techników inspirowało się filmami typu Star Trek. Mieliśmy tam w pierwszym Star Treku komunikatory, które z czasem pewien jegomość wymyślił pierwszy telefon bezprzewodowy, inspirując się bezpośrednio właśnie pomysłem ze Star Treka. Jest cała rzesza ludzi, którzy w świecie rzeczywistym czerpią inspirację z fantastyki. Więc naprawdę moim zdaniem jest to hobby i zainteresowanie jak najbardziej fajne, wartościowe, i tutaj naprawdę jestem chodzącą reklamą serialu Big Bang Theory, ponieważ jest rewelacyjny i jeżeli nie widzieliście, to obejrzyjcie. Ja jestem chodzącą reklamą ani świnki, ani morskiej, czyli ani baby, ani naukowca. bardzo, bardzo, bardzo się mieszczę gdzieś w tych granicach, ale rzeczywiście swojego polecenia już słyszałam wiele razy o tym serialu, ale nie miałam możliwości obejrzeć, bo tam, gdzie mieszkam, tam mieszkam i niestety. No to teraz się otworzyły nowe ścieżki, żeby się dostać do różnego rodzaju plików, niekoniecznie legalnie dostępnych, żebym mogła sobie zacząć. Nie chwal się takimi rzeczami. Wiesz co, szczerze mówiąc. Chociaż mamy takie w Polsce takie rzeczy jak kinomaniak i takie różne rzeczy. Ja nie mam dostępu do kinomaniaka, dlatego że użytkownicy z IP, które nie należy do Polski, do rejonu Polski, po prostu mają zablokowany dostęp do kinomaniaka, więc... Aha, no tak, lipa, faktycznie mówiłaś o tym. No właśnie. No, to tak, inne sposoby. To tak przy okazji, ponieważ ja do jak najbardziej realnych rozważań często naprawdę sięgam też po inspirację do literatury science fiction, dlatego że właściwie jak spojrzymy wstecz, to
Większość rzeczy, która była początkowo stricte science fiction, dzisiaj albo nauka, albo nauka i technologia już zrealizowało te pomysły, albo stworzyliśmy co najmniej podstawy do realizacji, więc ja myślę, że wszystko, że najpierw pojawia się myśl, idea, którą często właśnie pisarze chętnie po to sięgają, ponieważ jest to atrakcyjne. Natomiast po tym, jak się pojawi sama idea, jest tylko kwestią czasu, kiedy jesteśmy w stanie jako cywilizacja zrealizować dany pomysł. Więc rozglądajmy się naprawdę za śmiałymi koncepcjami w science fiction, fantastyce, ponieważ można dużo złapać rzeczy, które być może za jakiś czas będziemy w stanie przyczynić się do przełożenia ich na świat rzeczywisty. A z mojej strony dodam tylko i wyłącznie to właściwie chyba mogliby tylko i wyłącznie z tego, że będziemy świadomi tego, co może technologia, co mogą ludzie zrobić, co są zdolni, oczywiście będzie wynikała nasza wiedza i nasza następna droga i dalsza droga. Będziemy poddawać się temu takiemu marazmowi, który właśnie, o którym rozmawialiśmy, że trzeba wstać, iść do pracy, zarobić na chleb, zarobić na prąd, wrócić samo. Jakby będziemy wokół siebie rozsiewać tego typu podejście, to rzeczywiście tak to będzie wyglądało i tak będziemy kształtować swoją przyszłość. Od rewolucji energetycznej, możemy ją tak nazwać, należy tak naprawdę, zależy wszystko, jeśli chodzi o przyszłość człowieka na tej planecie. Bo jeśli mówimy o zanieczyszczeniu środowiska, rozwiązaniem jest energia, wolna energia albo czysta energia. Jeśli o nowoczesnym niewolnictwie, rozwiązaniem jest czysta energia. Jeśli rozmawiamy o strachu, o manipulacji, o zastraszaniu, o wojnach, o wkraczaniu do obcego kraju, żeby zająć ich pola ropy naftowej, rozwiązaniem jest czysta energia. Czego byśmy się nie dotknęli, tak naprawdę cały czas rozmawiamy wyłącznie to, że nie wiemy, jak zapewnić nasze codzienne potrzeby, i te całkiem przyziemne, i te całkiem górnolotne, w taki sposób, żeby robili krzywdy sobie i naszemu otoczeniu. Także myślę, że rewolucja jak najbardziej gdzieś tam potencjalnie przed nami się znajduje. Pytanie tylko, czy to będzie kwestia lat 50, 250. No i pytanie też, jak świadomość społeczna sobie z tym poradzi, kiedy już będzie miała miejsce albo kryzys energetyczny wywołany brakiem tradycyjnych źródeł energii, ewentualnie ten szok, nieprawdopodobny szok czy wstrząs wolnościowy, który nastąpi w momencie, kiedy czysta energia jakby wejdzie do ogólnego użytku. To będzie taki moment przejściowy i to będzie moment bardzo drastyczny, podejrzewam, dla wielu i decydujący o tym, jak to wszystko będzie dalej wyglądać. Ale ja zawsze, jak zwykle, jestem optymistką i mam nadzieję, że ludzie będą potrafili wyciągnąć z tej energii wszystko. Ja dodam jeszcze, że rewolucja w energetyce, rewolucja energetyczna zaczyna się od naszego zarządzania własnym czasem i własnym życiem, ponieważ jest to również energia jak najbardziej, więc tutaj też możemy coś zdziałać. Serdecznie dziękuję osobom, które uczestniczyły na czacie za wspólnie spędzony czas. Widzimy się, a raczej słyszymy się za tydzień w poniedziałek o 21:00 jak zwykle. Zapraszam do nadsyłania propozycji audycji, zapraszam do komentowania. Dziękujemy z góry, jeżeli gdzieś nas polecacie, ponieważ to, o czym dzisiaj żeśmy powiedzieli, docieranie do ludzi z informacjami, z inspiracją jest bardzo ważne, jest kluczowe właściwie, więc dzięki jak zwykle. I to będzie na wszystko ode mnie na dzisiaj. Fajnie się rozmawiało, jak zwykle z Moniką sama przyjemność toczyć rozmowy. Także trzymajcie się, dziękuję i do usłyszenia. Dobranoc wszystkim i również bardzo dziękuję.